Sigillum Authenticum prezentuje Od A do Z. Tak jakby podcast. Jubileuszowy 30 odcinek podcastu Od A do Z, więc w związku z tym musi być gość wyjątkowy, a moim Państwa gościem jest dr Arkadiusz Więch z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię, Arku, bardzo serdecznie. Witam Cię, Arturze. Bardzo mi miło gościć w Twoim podcaście, który bardzo lubię słuchać, polecam studentom, więc tym bardziej jest mi miło. Tak, właśnie chciałem wspomnieć, że Arkadiusz jest również naszym wiernym fanem, wiernym słuchaczem i proszę bardzo... Od samego początku i proszę bardzo i warto słuchać tego podcastu, ponieważ kto wie, być może się znajdziecie w tym podcaście po jakimś czasie. Gościmy zresztą, nie jest to żadną tajemnicą, w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dzisiaj naszym tematem będzie... Na strychu, w ogóle. Całkowicie. Taka trochę, można powiedzieć, taka spiskowa, trochę spiskowy klimat. Ale mogę zapewnić, że tutaj znajdują się normalne pomieszczenia, w których nauczana jest historia, ta właściwa historia. Prawdziwa. Słowo klucz. Prawdziwa, tak. I takim naszym tematem dzisiejszego odcinka jest postać Erazma Jerzmanowskiego, ponieważ tą postacią zajmuję się w sposób naukowy. I myślę, że to też jest taki dobry punkt wyjścia do takiego tematu właśnie warsztat badawczy historyka, poszukiwania. Jak to się u Ciebie w ogóle zaczęło? Skąd w ogóle się pojawił w Twoim życiu Erazm Jerzmanowski? Bo pozwolisz, że się skompromituję na początku tego podcastu, ponieważ... Uwaga, słuchamy. Tak, ponieważ dopóki nie przeczytałem Twojej książki właśnie na temat Erazma Jerzmanowskiego, nie wiedziałem, kim jest. Znaczy, kojarzyłem, że jest taka ulica w Krakowie, i jakbyś mi powiedział, że to chodzi o taki bardzo charakterystyczny nagrobek, czy właściwie to jest postument na cmentarzu rakowickim, to bym wiedział, który to. Ale właśnie jak to się zaczęło u ciebie, że spotkałeś się z Erazmem Jerzmanowskim w źródłach, kiedy to się właściwie zaczęło? Wiesz co, u mnie zaczęło się to bardzo dawno temu. I ten Jerzmanowski, nie chcę powiedzieć, że mnie... Sam cię po prostu dopadł. W jakimś stopniu tak, to znaczy ja po prostu w czasach studenckich zamieszkałem na Prokocimiu, tuż obok jego parku. No jak już zamieszkałem na Prokocimiu, a byłem studentem historii, więc tak jakoś zaczęło mnie ciekawić na jakiś pałac, dwór, kto to, do kogo należał, kto w nim mieszkał. Wówczas to był okres, kiedy tam już nie było domu dziecka, ale jeszcze tablice wisiały na ogrodzeniu pałacowym. Był park, przez który chodziłem na przystanek tramwajowy na pętle, więc tak naprawdę codziennie go mijałem. Widziałem za okien drzewa w parku, widziałem za okien pokoju, w którym mieszkałem na stacji. No i tak pojawił się Jerzmanowski. Jak już pojawił się Jerzmanowski, okazało się, że mogę wziąć udział w konferencji naukowej, studenckiej konferencji naukowej, która organizowana była pod patronatem pana dziekana Banacha w Przemyślu, tam wówczas w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu. No i ja wymyśliłem sobie taki temat, który pasował do koncepcji konferencji. Wymyśliłem sobie, że opowiem o tym Erazmie Jerzmanowskim, o jego działalności. No bo jak już zacząłem czytać, szukać, kim był, no to znalazłem, prawda, biogram w PSB, Polskim Słowniku Biograficznym. No i pomyślałem, że może coś więcej uda się rzeczywiście znaleźć. No to były jeszcze czasy, w których w internecie było bardzo mało informacji na ten temat. I ja będąc na drugim roku studiów wziąłem udział wtedy w tej konferencji. Później materiały z niej zostały opublikowane drukiem, więc to był też taki mój pierwszy poważny artykuł naukowy, który napisałem właśnie o Jerzmanowskim. No i... Po prostu się wybiłeś na Jerzmanowskim. Znaczy, ja śmieję się, że Jerzmanowski jest takim duchem, który mnie może nie prześladuje, ale za każdym razem, kiedy ja sobie myślę, że dobrze, to już tak koniec z Jerzmanowskim, to on się nagle znowu z czymś pojawia, wyskakuje i tak za każdym razem pojawia się jakiś nowy motyw, więc rok bez Jerzmanowskiego jest rokiem straconym. Tak, to ja mam podobną sytuację, tylko w dużo takim bardziej absurdalnym temacie Wielka Lech, ja też. Wydawało mi się, że już wszystko mogłem zrobić, co mogłem zrobić, ale jednak cały czas coś się nowego pojawia. Mówię sobie, już nawet w tym podcaście powiedziałem sobie, że już więcej o Wielkiej Lechii
nie powiem, no ale okazało się, że jednak ta wystawa, że warto nagrać takie właśnie podcasty z twórcami tej wystawy. No i gdzieś ta Wielka Lechia faktycznie u mnie też się pojawia i widzę, że ty masz podobne, ale w dużo, dużo poważniejszym temacie jednak, bo to jednak poważny temat badawczy. Wielka Lechia jak najbardziej też jest, uważam tutaj, wiesz co, poważnym tematem badawczym, dlatego że spustoszenie, w jakie ta teoria sieje w osobach, które ją po prostu łykają całkowicie i czy to też wynika może trochę z kwestii edukacji historycznej, tego jak to wygląda na poziomie szkolnym, że ale to może nie wchodźmy w tym momencie, bo to jest temat, wrócimy, i możemy sobie dyskutować bardzo długo. W sensie, jeżeli chodzi o Jerzmanowskiego, więc to był taki pierwszy moment, potem, no i właściwie myślałem... A czy to już pisałeś magisterkę też z Jerzmanowskiego, czy jeszcze nie? Nie, magisterka dotyczyła całkiem innego tematu. Jerzmanowski, ponieważ ja później po skończeniu studiów, po jakimś czasie postanowiłem jakoś wrócić do jakichś tam swoich pomysłów, marzeń i zająć się tą historią w sposób bardziej... może nie profesjonalny, ale, czy naukowy, ale gdzieś tam pojawił się pomysł jednak pisania pracy doktorskiej. No i pierwszy temat pracy doktorskiej też był całkiem inny. Pomysł był całkiem inny, miałem pisać o czymś innym, po czym tak napisałem pierwszy rozdział, potem zmieniłem temat. Jestem złym przykładem, bo ja trzykrotnie zmieniałem temat pracy doktorskiej. Nie, ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład właśnie. Słuchaj, za każdym razem miałem zbadane źródła do tego tematu, który wybierałem. Pisałem pierwszy rozdział, i następowała zmiana tematu, chociaż rozdział był przyjmowany, wszystko stan badań pewno. Słucham? Stan badań. Tak, znaczy nie, ja opisywałem stan badań, opisywałem często wychodząc dalej całkowicie już. Zresztą idąc na studia doktorskie, szedłem z przygotowanym planem pracy doktorskiej, z badanymi źródłami przebadanymi. Wiedziałem dokładnie, co chcę pisać, co chcę zbadać, co jest, a co jest możliwe, co nie jest. No ale tak gdzieś w tym wszystkim pojawiła się opcja. Przez całkowity przypadek znowu trafiłem na Prokocim. Trafiłem właściwie do ludzi, którzy mieszkają na Prokocimiu. Były to osoby, które do dzisiaj są bardzo mocno związane ze społecznością prokocimską, z dbaniem o zachowanie tego takiego jakby dziedzictwa Prokocimia. Mam tutaj na myśli m.in. pana Leszka Grabowskiego, którego wtedy poznałem. I poprzez niego trafiłem do Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia. No i pojawił się taki pomysł zorganizowania konferencji poświęconej Jerzmanowskiemu. No i stwierdziłem, że dobrze, czemu nie? I taka konferencja rzeczywiście miała miejsce w 2013 roku, poświęcona nie tylko Jerzmanowskiemu, ale także Krakowowi w tamtym okresie. No i wtedy po tej konferencji moja promotor doktoratu, ponieważ ja doktorat pisałem na Uniwersytecie Rzeszowskim, pani profesor Jadwiga Hoff zadała mi takie pytanie: no Arkadiuszu, a może ty ten doktorat napiszesz o tym Jerzmanowskim? No co, moja reakcja była natychmiastowa, to był drugi rok studiów doktoranckich, moja reakcja była natychmiastowa ze stwierdzeniem, nie, to nie jest temat na doktorat, za mało, nie ma źródeł i nie da się. No ale jakoś mnie to zaczęło gnębić, trwały w międzyczasie prace nad wydaniem publikacji pokonferencyjnej, no i mnie to tak zaczęło gnębić, że napisałem pierwszy rozdział ewentualnej pracy doktorskiej i zadzwoniłem do swojej promotor, że napisałem i ona zobaczy, czy z tym się coś da. No i w ten sposób napisałem pracę doktorską o Jerzmanowskim, więc to tak było. O Jerzmanowskim i o dziejach fundacji, którą założył. I nagle okazało się, że tych źródeł jest całkiem sporo tak naprawdę, to znaczy one są bardzo rozproszone i tak naprawdę wymagają bardzo detektywistycznej pracy. Dużo jest białych plam, dużo jest luk, które w jakiś sposób musimy wypełnić. Trochę musimy tutaj być jak tacy detektywi śledczy, którzy prawda, starają się z tych strzępów stworzyć, opowiedzieć tą narrację jego życia. Potem okazało się, że tak naprawdę żyjemy w czasach, w których digitalizacja jest tak mocno zaawansowana i to może nie tyle w Polsce, bo w Polsce to było różnie, 10 lat temu było różnie, dzisiaj jest różnie ciągle, ale na przykład zbiory amerykańskie są tak świetnie zdigitalizowane i kontakt jest tak otwarty z tamtej strony, że wszystko można po prostu zdobyć, masę rzeczy jest już dostępnych. I napisanie o Jerzmanowskim, odtworzenie jego życia, jego historii, jego działalności jest w pełni możliwe. Tak, bardzo mnie korci zapytać o tę właśnie twoją pracę detektywistyczną, ale myślę, że musimy chyba rozpocząć od tego, żeby wyjaśnić w ogóle, kim był Jerzmanowski. Może tak.
Tak. Więc właśnie kim był ten Jerzmanowski? Kim był Jerzmanowski? Jerzmanowski to był człowiek orkiestra, tak możemy powiedzieć w pewnym stopniu, ponieważ to był, Jerzmanowski pochodził w ogóle nie z Krakowa, chociaż utożsamiany jest obecnie z Krakowem, ponieważ on urodził się w Tomisławicach. Tomisławice to jest mała miejscowość na takich kresach ziemi kaliskiej, powiedzielibyśmy bliżej, tam jest do takiego miasteczka Warta, zresztą nad Wartą położonego. Dzisiaj Tomisławice w zasadzie to jest taka wioska przelotowa, ponieważ tam jest droga szybkiego ruchu. Część miejscowości w ogóle zalana jest przez zbiornik wodny, więc nie ma tam żadnych pozostałości, w każdym razie po żadnym majątku szlacheckim, nic nie pozostało. Urodził się w roku 2 czerwca 1844 roku. To była zubożała rodzina ziemiańska, nie chciałbym powiedzieć podupadła, ale zubożała, nie posiadała dużego majątku. Nie wiem, jeżeli kojarzysz, ty na pewno sądzę, że kojarzysz, ale też słuchacze, Noce i Dnie, tak. Marii Dąbrowskiej, rodziny tak. Niechciców, więc Jerzmanowscy to byli tacy niechcice. Mhm. Oprócz tego, że rzeczywiście w Nocach i Dniach pojawia się nazwisko Jerzmanowscy, no, historycy literatury już tłumaczą, że nie chodzi tu o Jerzmanowski, tylko o inną rodzinę, ale to nazwisko było znane, bo Jerzmanowscy byli rodziną bardzo mocno rozrodzoną w tamtym okresie i oni mieszkali i w Wielkopolsce Wschodniej, i na Kujawach, na Mazowszu, na tym pograniczu właściwie tych tutaj terenów. I byli taką rodziną bardzo liczną, no i przychodzi na świat ten Erasm Jerzmanowski. Najprawdopodobniej to, że urodził się w Tomisławicach, było czystym przypadkiem, ponieważ według przekazów rodzinnych za miejsce narodzin często podawany był Domanikowo, bo tutaj obie te nazwy funkcjonują, czy też funkcjonowały. I Domanikowo to był majątek posażny matki. Bo tutaj rodzina Jerzmanowskich, tak jak mówiłem, była mocno rozrodzona i matka Jerzmanowskiego, Apolonia Skosowskich, Jerzmanowska, tak naprawdę jej pradziadkiem był też Jerzmanowski, więc tutaj obie rodziny, jakby dwie gałęzie rodu się połączyły na nowo i pojawił się Erasm. Erasm był najmłodszym z rodzeństwa. Dwójka jego rodzeństwa, brat i siostra, zmarli w dzieciństwie. Miał jeszcze młodszego brata Konstantego Norberta, z którym współpracował, i siostrę Marię z Jerzmanowskich po mężu Gołębowską. Bo ten Jerzmanowski to mi tak brzmi, tak powiem ci szczerze, tak wręcz, no, że to jest taki wręcz no, średniowieczny ród, że to takie nazwisko jest... No bo to jest taka rodzina, która gdzieś tam wywodzi się od XV wieku rzeczywiście ona zajmowała różnego rodzaju stanowiska, między innymi był Franciszek Jerzmanowski, a tuż w wieku XVIII, który był taką postacią, bardzo aktywnie włączył się w obrady Sejmu Czteroletniego, popierał rozwój edukacji, sprzeciwiał się rozbiorowi polskim tak bardzo, bardzo dynamicznie. To był taki jeden znany przedstawiciel, on miał syna, Jana Pawła Jerzmanowskiego, który walczył u boku Napoleona i był takim elementem legendy napoleońskiej we Francji, był postacią bardzo znaną. Tutaj później w Polsce, już po upadku Napoleona, on trochę mieszkał w Polsce, służył w armii Królestwa Polskiego, z której no, musiał później uciekać, wyjechał. Prowadził taki trochę awanturniczy tryb życia u Jan Paweł, bogato się ożenił, stąd otrzymał tytuł barona we Francji. No, w jakimś stopniu za zasługi wobec Napoleona Bonaparte, w jakimś stopniu poprzez właśnie swoje znakomite małżeństwo. No i był taką postacią, do której rodzina często lubiła się odwoływać. Więc ten Jan Paweł, legenda Jana Pawła jako tego towarzysza broni Napoleona funkcjonowała w rodzinie. No i ten Jerzmanowski, to dzieciństwo jego jest tak naprawdę usiane, no, to są białe plamy, bo my dokładnie nie wiemy, jak wyglądało, nie wiemy, kiedy rodzina sprzedała do końca Domaników. I to są już takie białe, plamy, które już prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie ustalić. Czy jednak gdzieś tam próbujesz? Niektóre rzeczy jesteśmy w stanie ustalić. Mhm. Wymagają one jednak dużej pracy źródłowej, bowiem już robiłem... Żmudnej. Żmudnej bardzo, tak, bo robiłem pewne rozeznanie, no i wiem, że pewne księgi katastralne, księgi majątkowe czekają na mnie w kilku archiwach i wymagają po prostu przejrzenia, są one dość obszerne.
Tutaj dodatkowym problemem jest to, że w rodzinie Szmanowskich pewne imiona się powtarzały i w tym samym czasie mieliśmy kilku Erasmów, kilku Franciszków, no i trzeba, Pawłów, którzy mieszkali na tym samym terenie. I trzeba ich dobrze zidentyfikować, żeby nie popełnić żadnych błędów. Żeby nie popełnić żadnych błędów, dokładnie określić kto, z kim, jak i dlaczego. Czyli też taka praca genealogiczna wiesz tutaj. Też praca musiałeś to sobie jakoś rozpisać po prostu, żeby się... Tak, tak, ja mam taką rozpiskę, mam wersję tak zwaną uproszczoną, bardziej szczegółową, gałęzi rodu, dlatego że w literaturze osoby, które do tej pory pisały Jerzmanowskim, czy o rodzinie Jerzmanowskich, bardzo często popełniały różnego rodzaju błędy, więc tutaj Jan Paweł Jerzmanowski był kuzynem, Franciszek Jerzmanowski, ów poseł sejmowy, miał być dziadkiem Erasma, dlatego że ojciec Erasma miał na imię Franciszek, ten też miał, więc okazuje się w praktyce w badaniach, że historia wyglądała całkiem inaczej. Sam Jerzmanowski też może być to swego rodzaju ciekawostką, bo został dwukrotnie ochrzczony. To znaczy, no wiadomo, że od strony teologicznej puryści by się wspierali, że chrzest to może być tylko jeden. No ale jeżeli chodzi o wydarzenie w życiu rodziny, zwłaszcza, że w życiu rodziny szlacheckiej chrzest był takim momentem, no w którym cała rodzina była spotkaniem rodzinnym po prostu, to rzeczywiście pierwszy chrzest miał miejsce tuż po urodzeniu, był chrztem z wody. Mamy dwie metryki chrzcielne, więc tutaj... To też taka właściwie chyba wyjątkowa sytuacja. Tak, aczkolwiek ta druga metryka jest, powtarza tą pierwszą, ale też rozszerza już tutaj zapis, wspomina o tym, że nastąpiło dopełnienie aktu. I no, a z czego to właśnie wynikał ten podwójny chrzest? Ja przypuszczam, że po prostu narodziny Erasma zaskoczyły rodziców, kiedy przebywali w Tomisławicach. Oni na stale mieszkali najprawdopodobniej w Domanikowie. Te Tomisławice albo należały do Jerzmanowskiego, do ojca, do Franciszka Jerzmanowskiego, albo były po prostu dzierżawione przez niego, wynajmowane w jakimś momencie, bo wiemy, że dwa lata później no, już ktoś inny jest właścicielem tutaj, jeżeli chodzi o Tomisławice, więc one rzeczywiście odpadły. Zaś Domaników to był majątek posażny matki. I stąd też później w parafii w Rudutowie w sierpniu, no, 2,5 miesiąca, prawie 3 miesiące po narodzinach Erasma jest druga uroczystość chrzcielna, gdzie znowu cała rodzina się spotyka, mamy rodziców chrzestnych, mamy świadków, już innych świadków niż w przypadku pierwszego tego chrztu z wody, który został dokonany. Więc tutaj tak to wyglądało. No i Jerzmanowscy trafiają do Warszawy. I tutaj okazuje się, trafiają dzięki pomocy najprawdopodobniej swojego krewnego, Karola Jerzmanowskiego, który pochodził właśnie z bocznej linii, więc tutaj tak naprawdę wymaga to nieraz rozrysowania i pokazania, jak tak, no ale to wiesz, to chyba się... pod tym względem chyba się nic nie zmieniło, bo dalej te koneksje rodzinne, właśnie takie wręcz nepoty w pewnym sensie ma znaczenie, tak, że kimś jesteś tam spowinowacony. No tutaj musimy wziąć pod uwagę, że to jest taka sytuacja trochę jak z niechcicami właśnie w Nocach i Dniach, dlatego mówiłem, że ten przykład, no bo oni przestają, prawda, odchodzą z Erbinowa, przestaje być dzierżawcą majątku, podobnie dzieje się z Jerzmanowskimi, którzy sprzedają Domaników. Jakiś czas może jeszcze w nim mieszkali za czasów nowego właściciela, później opuszczają, przeprowadzają się do Warszawy i tutaj już spędzą, rodzina pozostanie właściwie w Warszawie. Jerzmanowski będzie uczęszczał do gimnazjum realnego w Warszawie i stamtąd trafi do Puław, czy też do Nowej Aleksandrii, do Instytutu Politechnicznego, gdzie będzie miał rozpocząć studia. To jest, mamy rok 1862. I mamy tego młodego takiego syna szlacheckiego, który no, pochodzi, no, nie ma majątku, pochodzi z rodziny o tradycjach, no, ale rodziny w sumie niezamożnej i ona jest w stanie, prawda, utrzymać się w Warszawie na odpowiednim jakimś tam stopie życiowej, no, ale nie, on no, nie dziedziczy żadnego majątku tutaj. No i wybiera tą taką drogę, że zostanie inżynierem, będzie po prostu... Pracował. Będzie po prostu pracował. I to jest taka typowa też kariera dla tamtego okresu, dla tych rodzin zubożałego ziemiaństwa, gdzie synowie szlachcy, prawda, wybierają tą drogę kariery, pracy. Tak, bo no nie jest żadną tajemnicą, że nagrywamy to 19 stycznia. No jest, za chwilę mamy rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i nie mogę nie zapytać, czy Eras Jerzmanowski wziął udział w Powstaniu Styczniowym. No, jak trafił do Puław, to tak naprawdę trafił do środowiska, które było bardzo mocno przesiąknięte konspiracją i zetknął się tam między innymi z Leonem Frankowskim, który był taką osobą bardzo mocno zaangażowaną w konspirację przeciwko Rosjanom. To tak, i tutaj w styczniu 1863 roku, podobnie jak inni studenci puławscy, Jerzmanowski wstępuje do ich oddziału
No i tutaj pojawia się właśnie jedna z tak zwanych białych plam w przypadku Jerzmanowskiego, bo bardzo niewiele wiemy o udziale w tym powstaniu. On sam wspominał, że walczył u boku Langiewicza. No więc mamy takie dwa elementy. Wiemy, że był w Puławach, potem walczył u Langiewicza, więc możemy założyć, że przeszedł razem z tymi puławiakami tak zwanymi tą ich całą drogę aż pod Kazimierz Dolny. Wziął udział w bitwie pod Słupią. O ile dobrze Słupczą, pod Słupczą. Ta bitwa skończyła się klęską powstańców. Oni zostali okrążeni przez wojska rosyjskie, części udało się wydostać i dotrzeć w Góry Świętokrzyskie do obozu Langiewicza. No i to możemy domniemywać, że tą drogę właśnie przeszedł młody Jerzmanowski. Trafił do Langiewicza. Jeżeli walczy w oddziale, więc pewnie no, przeszedł tą drogę z nim i później musiał ewakuować się, w jakiś sposób trafić do Galicji, bowiem odnajdujemy go w relacji Józefa Miniewskiego, powstańca styczniowego, który później spisywał swoje wspomnienia i Jerzmanowski zaciągnął się do oddziału, który ten formułował w Krakowie i razem z nimi w maju 1963 roku przekroczył znowu granicę z Królestwem Polskim w kierunku Olkusza i tam no, też doszło do bitwy pod Krzykawką, w której wojska powstańcze zostały rozbite. Tam walczył m.in. Francesco Nullo, taka postać, którą prowadzi z podręczników szkolnych. Sądzę, że tutaj najczęściej... Też mamy ulicę w Krakowie. Też mamy ulicę w Krakowie, tak. Nullo zginął, tam poległ. Jerzmanowskiemu zaś udało się uciec Rosjanom, wrócił na teren Galicji, gdzie został aresztowany przez Austriaków i osadzony w twierdzy w Ołomuńcu. Więc ta droga powstańcza, tak naprawdę ten epizod trwał raptem 3-4 miesiące tej jego walki. Ale taki bardzo intensywny jednak. Bardzo intensywny i na pewno tak. No bo to jest jednak tutaj przejście, udział tej kampanii Langiewicza, o czym on sam wspominał, że walczył u jego boku, więc to jest taki pewnik. Czyli student? No mamy tego dziecko ziemiańskie, student, powstaniec. Trafia do tej twierdzy i właśnie jest, że tak się wyrażę, kibluje w tej twierdzy. Tak, w twierdzy parę miesięcy, aż do ogłoszenia amnestii, zostaje wypuszczony i w 1864 roku daje się na emigrację. Udaje się na emigrację bez pieniędzy, bez jakiegoś takiego wsparcia. Jak on to zrobił? Jak wtedy wyglądało? Tak jak 10 tysięcy innych emigrantów, którzy opuszczają, synów szlacheckich, którzy muszą zwiewać w tym czy w późniejszym okresie. Dostaje się do Francji, tam otrzymywał jakiś zasiłek po prostu od rządu francuskiego, plus znalazł mecenasa, który go wspierał w jego edukacji, płacił za nią i zachowały się, tym mecenasem był książę Władysław Czartoryski. I Jerzmanowski nie był takim jakimś bezimienną postacią dla Czartoryskiego, bowiem zachowały się listy Jerzmanowskiego do Czartoryskiego właśnie z tego okresu, ale zachowały się także listy Jerzmanowskiego do Czartoryskiego, a nawet prośba wysłana przez Czartoryskiego do Jerzmanowskiego już z późniejszego okresu, kiedy Jerzmanowski był już tą postacią bardzo znaną. I tutaj Jerzmanowski doradzał inwestycje księciu, Czartoryski zapraszał go, kiedy ten będzie w Krakowie, albo odwiedził go, czy to w Krakowie, czy to w Sieniawie, gdzie Czartoryscy, prawda, bawili. Więc te relacje tutaj, które powstały wówczas, kiedy to Jerzmanowski był tym ubogim, jakby, prawda, petentem u drzwi księcia pana. Mówię tutaj księcia pana, bo w tych listach ta tytulatura właśnie... Tak. Miała ogromne znaczenie. Miał olbrzymie znaczenie, tak, więc tutaj książę pan Jerzmanowski prosił uprzejmie księcia pana, zaznaczał, że on tutaj odpracuje, postara się w jakiś sposób. I Jerzmanowski postanowił poświęcić się edukacji we Francji. Ukończył Wyższą Szkołę Polską, założoną zresztą przez Adama Czartoryskiego wcześniej, więc tutaj poszedł tutaj tą drogą. Stąd też mogła pojawić się znajomość z Andrzejem, z Władysławem Czartoryskim. Poza tym tam zetknął się także ze środowiskiem polskich emigrantów, z rodziną Gałęzowskich, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w życie Polonii, we wspieranie również tych emigrantów z Polski. Trzymał się raczej jednak na uboczu od różnego rodzaju spotkań emigracyjnych, stowarzyszeń. Mamy jedną relację rosyjskiego szpiega w Paryżu, który donosił o tym, że doszło do bójki między zwolennikami Langiewicza i Mirosławskiego.
I kiedy doszło do bójki między tymi stronami, on wymienia powstańców, emigrantów, którzy byli wówczas obecni na tym spotkaniu, wymienia tam również Jerzmanowskiego. Więc wiemy, że tutaj gdzieś on w czymś takim uczestniczył, po czym raczej od tego stronił. I w 1868 roku dzięki pomocy księcia pana, znowu protekcji, tak, ale także dzięki temu, że miał na nazwisko Jerzmanowski, a kilka lat wcześniej zmarł Jan Paweł, o którym wspominałem, został przyjęty do szkoły wojskowej w Metzu. To była bardzo prestiżowa szkoła wówczas, gdzie poświęcił się studiom inżynieryjnym. Właśnie ten wybór pierw Wyższej Szkoły Polskiej w Paryżu, mm-hmm. która była taką bardzo szkołą techniczną, w przeciwieństwie do szkoły batyniolskiej, która dawała, można powiedzieć, takie wykształcenie humanistyczne, bardzo potem nieprzydatne migrantom w dużej mierze, no to Wyższa Szkoła... pewne rzeczy się nie zmieniają niestety. Tak, ta Wyższa Szkoła Polska dawała wykształcenie techniczne. Ona, no, dzięki temu Jerzmanowski posiadał zasób wiedzy, który mógł później umożliwić mi ułatwić naukę, podjęcie studiów właśnie ścisłych. I w tej Wyższej Szkole Wojskowej on tutaj szczególnie zgłębiał tajniki fizyki, chemii, matematyki, ukończył ją z tytułem inżyniera w 1868 roku. No i musiał znaleźć pracę. No właśnie. I właśnie mnie to właśnie ciekawi, czy on w tym czasie właśnie musiał chyba nauczyć francuskiego, tak? Bo już musiał studiować. Tak, to znaczy wiesz co? Pamiętajmy o tym, że jest to wiek XIX i synowie szlacheccy, córki z rodzin ziemiańskich znają język polski, znają rosyjski, jeżeli mieszkają tam za bordem, no i znają francuski. No, francuski znaczy taki, taki jak dzisiejszy, tak, angielski, wieku, to był francuski. Więc Jerzmanowski uczy się tego, on miał zdolność do języków, ale tym za moment. Uczy się tego francuskiego, studiuje tam, no i musi znaleźć pracę, no i zaczyna kombinować, gdzie ją znaleźć. I znowu pisze do księcia pana. Co robić? Że on ma pomysł, ale prosi o protekcję. No bo dowiedział się, że bez protekcji to nie dostanie tam pracy. On trochę myślał o takiej pracy w sektorze bankowym, ale tutaj nie wiemy informacji, widocznie nie wyszło. I prosi o protekcję, aby zostać przyjętym do pracy w paryskiej kompanii gazowej. Jest inżynierem, więc jak najbardziej... No i został przyjęty tam do pracy, więc możemy domniemywać, że do tej protekcji rzeczywiście doszło, bo on wprost pisze, że dowiadywał się, no i tam dostać się do pracy musi być kogoś, przez kogoś być wprowadzonym, przez kogoś znacznego. No, więc nic się nie zmieniło. Książę pan pomógł. Jerzmanowski rozpoczął tam pracę, no i doszło do wybucha wojna francusko-pruska w 1870 roku. Jerzmanowski bierze w niej udział jako oficer francuski. Bierze udział w tej wojnie, walczy podczas walk w Paryżu, tutaj styka się pewnie z całą komuną paryską, z tym, że on bardzo nie lubił socjalistów, ale to o tym za chwilę, bo to miał całkiem inne podłoże. Dlaczego on nie lubił socjalistów? Bo był kapitalistą. Tak, był kapitalistą i to takim konkretnym, słuchaj. Dobra, ale jesteśmy przy wojnie. Jesteśmy przy wojnie. Zresztą on zostanie odznaczony za udział w tej wojnie Krzyżem Legii Honorowej, więc tutaj musiał się w jakiś sposób zasłużyć. No i on wraca do tej pracy w tej kompanii, paryskiej kompanii gazowej. Tam zetknął się z niejakim Cyprianem Tessidimotejem. To jest bardzo ciekawa postać, bo to był humanista i chemik jednocześnie. Humanista, bo pisał dramaty i utwory sceniczne, a jednocześnie dokonywał odkryć z zakresu chemii, fizyki i on wymyślił metodę otrzymywania gazu wodnego. No gaz wodny to może nie będziemy zanudzać, bo tutaj musielibyśmy przeprowadzić całą analizę, w jaki sposób odparowywano, wykorzystywano parę wodną, masę różnego rodzaju minerałów i specjalnie skonstruowanych urządzeniach. Jerzmanowski poznał tę metodę i ta metoda była wykorzystywana do oświetlenia ulic miast. Bo przypomnijmy, jeszcze wtedy nie było elektryczności. Nie mamy jeszcze elektryczności, jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten moment. Musimy wykorzystywać gaz, no i ten gaz wodny rzeczywiście się w tym sprawdzał. No i ta kompania gazowa postanowiła, prawda, dokonać ekspansji na młodym, prężnie rozwijającym się rynku amerykańskim wówczas. No mam to już czas po wojnie secesyjnej, więc okres takiego boomu, który tam następuje gospodarczego i rozwoju społeczeństwa. I w 1871 roku
nie 73, jak chyba nawet Wikipedia podaje. Wikipedia pod względem gramu już ma... Pewno jeszcze o tym powiemy, tak. Pełna jest różnego rodzaju pułapek. Nie tylko Wikipedia. Strony pewnych szacownych instytucji naukowych w Krakowie również, ale o tym pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zaś Jerzmanowski w 1871 roku w październiku z Liverpoolu wypływa i dociera do Buffalo w Stanach Zjednoczonych. To było bardzo duże skupisko emigracji polskiej w latach 70. I on też tam najprawdopodobniej z tych planów jego działalności tam nie za wiele wyszło. I tutaj pojawiają się różne drogi, bo jedna droga to jest ta, że on zostaje wysłany przez tych francuskich, przez tą kompanię gazową, a druga taka teoria, którą sobie pozwalam wysnuć, jest taka, że on tam trochę jedzie na własną rękę. Bo on po tej wojnie francusko-pruskiej nie ma do końca co sobą zrobić. Ryzyk fizyk, jedziemy, jesteśmy tym migrantem, musimy zaryzykować. Posiada pewną wiedzę, wykształcenie, więc może akurat się uda. Ponoć miał założyć jakąś firmę, która miała zajmować się produkcją syfonów do otrzymywania wody sodowej. Jakieś takie historie. Gdzieś tam w prasie się pojawiają jakieś ogłoszenia, udało mi się w prasie amerykańskiej znaleźć. No ale do końca nie wiemy. Wiemy, że w roku 1873 przenosi się z Buffalo do Nowego Jorku. I to jest też moment zwrotny, bo on wówczas poznaje Annę Koster, Amerykankę niemieckiego pochodzenia, bo to była potomkini niemieckich emigrantów, jej ojciec był inżynierem, więc tutaj pewna jakaś, prawda, wspólnota tematyczna. I Anna zostaje żoną Jerzmanowskiego, młodzi małżonkowie przenoszą się do Nowego Jorku, zamieszkują na Dolnym Manhattanie, niedługo później zmieniają swoje miejsce zamieszkania i zamieszkają przy Madison Ave 818. To jest taki adres, przy którym spędzą blisko ćwierć wieku. A ten adres jeszcze w ogóle funkcjonuje? Czy tak, ten adres do dzisiaj funkcjonuje. Kamienica, bo właśnie prasa polska, polonijna, która stworzyła pewien mit Jerzmanowskiego, bo tutaj mitów jest dużo, przedstawiała, że to była okazała rezydencja. No więc ja zacząłem szukać, czy to rzeczywiście była okazała rezydencja, bo z tych relacji Jerzmanowskiego i różnych innych nie do końca wynikało, że to była okazała rezydencja. Nie, to była kamienica, owszem, potężna kamienica, świetna lokalizacja obok Central Parku, bo to jest dokładnie, że tak powiem, na wprost, naprawdę znakomite miejsce. Ta kamienica zachowała się do dzisiaj, ona była trzykrotnie w sumie przebudowywana, zwłaszcza, że kiedy Jerzmanowscy wyjechali ze Stanów i sprzedali swoje mieszkanie, bo ja tutaj raczej jestem skłonny, że nie byli właścicielami całej kamienicy, tylko raczej okazałego mieszkania na pierwszym piętrze, tego najbardziej reprezentacyjnego, to taka ciekawostka, tą kamienicę zakupili bracia Rooseveltowie. Więc tutaj późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych był właścicielem, także no proszę. Tutaj taka, zacząłem po prostu szukać kwestii własnościowych, jakoś docierać, jak to wyglądało na miejscu. W każdym razie w tym Nowym Jorku Zero rozpoczyna pracę w nowojorskiej kompanii gazowej, więc możemy powiedzieć, że tutaj rozpoczyna rzeczywiście pracę w swoim jakby zawodzie, który już wyniósł z Francji. No i wówczas też do Francji to się zbiegło, że przyjechał ten w poszukiwaniu szczęścia Cyprian Tessidy Motley, ten Francuz. No i tutaj on przywiózł tą swoją metodę, którą Jerzmanowski zdał. Panowie razem zaczęli współpracować, z tym, że Jerzmanowski miał świetną głowę do interesu. No bo jeżeli ja coś wymyślam, tak? No to jeżeli ja coś konstruuję, no to powinienem z tego czerpać zyski. Francuz głowy do tego nie miał i zmarł w przytułku. Ojej. No, Francuz zmarł w przytułku, a Jerzmanowski został milionerem. Dlatego, że Jerzmanowski, nie to, że on podkradł, on po prostu pracą swojego umysłu rzeczywiście udoskonalił metodę Francuza i na każdy element, który udoskonalał, dosłownie najdrobniejszy, patentował. Składał patent w amerykańskim urzędzie patentowym. To sprytny był. Tak. Do tego stopnia, zresztą on tą metodę udoskonalił do tego stopnia otrzymywania, że w późniejszym czasie zaczęto ją nazywać także w podręcznikach. To jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w niemieckich podręcznikach mówi się o metodzie Jerzmanowskiego. Tą metodzie otrzymywania gazu wodnego. On rzeczywiście skonstruuje później specjalne urządzenie, które prasa amerykańska nazywać będzie, określać bardzo tak zdrobniale, żartobliwie baby. Tak. I to tak funkcjonuje później w podręcznikach, jest baby.
metoda Jerzymanowskiego, urządzenie tam całe, katalizator tak, specjalny tak. do otrzymywania. Zresztą zachowały się projekty, te patenty również się zachowały. W sumie Jerzymanowski był autorem 22 patentów, z których w przypadku trzech był współautorem z Dimotejem, zaś 19 to były samodzielne patenty Jerzymanowskiego. Z tych 19 patentów posiadał pełne prawa mniej więcej do 16-17. Pełne, ponieważ tutaj pojawiał się ktoś, kto był jeszcze inwestorem na początku. Jerzymanowski, zanim zdobył majątek, no, pracował tak. w tej kompanii gazowej i w tej kompanii pracuje do mniej więcej do roku 1879, kiedy postanawia pójść na swoje. Czyli jakby to powiedzieć, amerykański sen, tak, dorobił się. Tak, American Dream, tak. On patentuje, dorabia się dzięki tym patentom i te patenty, czyli tą pracę własnego umysłu, wnosi jako pewien kapitał zakładowy do spółki, w której między innymi brali udział bracia Rockefellerowie. Więc ci najwięksi, najbogatsi tamtych czasów. I wśród nich Polak. I wśród nich Polak Jerzymanowski rzeczywiście wchodzi i jest... Z tym, że no właśnie, tu muszę obalić mit. On nie był nigdy trzecim najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych. Nigdy. Majątek Rockefellerów to jest, załóżmy, znaczy załóżmy, no to, że było około 127-130 milionów dolarów. Mm-hmm. Majątek Jerzymanowskiego, mamy listę amerykańskich milionerów, więc dzisiejsze wszelkie rankingi najbogatszych, to nie jest nic nowego. Ale mieścił się w pierwszej 20 chociaż? Nie. Ojej. 96. No ale był. Był najbogatszym Polakiem w Stanach Zjednoczonych. O, tak. No to tak. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę majątki kobiece, bo te nie były brane w tej klasyfikacji, no to Jerzymanowski jest tak 117-119. Zachowały się te listy milionerów amerykańskich z dokładnie wliczonym dochodem rocznym, więc on rocznie miał 2 miliony dolarów zarabiał. Więc to był znaczny tutaj dochód i on na tej pozycji, prawda, albo najbogatszym Polakiem, albo, powiedziałbym inaczej, najbogatszym Amerykaninem polskiego pochodzenia. Bo Jerzymanowski w 1877 roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Mhm, w taki sposób. On był przemyślny, słuchaj. To nie jest tylko, że ja pojadę i będę pracować tam i w ogóle, ale jeżeli ja chcę osiągnąć jakąś pozycję i do czegoś dojść, to muszę wejść w to społeczeństwo. I on staje się jego częścią do tego stopnia, że prasa amerykańska, nie polonijnej będziemy mówić zaraz, ale ta prasa amerykańska pisze o poczynaniach Jerzymanowskiego, o bazowym gazowym baronie na pierwszych stronach gazet. Jeżeli dochodzi do jakichś imprez, bo Jerzymanowski jest przyjmowany przez kongresmenów w Waszyngtonie, wszelkie drzwi tego amerykańskiego establishmentu stają otworem przed Jerzymanowskim. I tam mówi się o nim jako o polskim baronie, gazowym baronie, mówi się jako, czasami pojawia się postać gdzieś tam, że on miał przodka, który walczył u boku Napoleona, więc taka jakaś legenda zaczyna także w tym środowisku amerykańskim funkcjonuje, do tego stopnia, że prasa plotkarska z najdrobniejszymi szczegółami opisuje kreację Anny Jerzymanowskiej. A jakie to jest dzisiaj kapitalne źródło? To jest źródło, bo Jerzymanowska sprowadzała suknię z Paryża. Z najnowszych żurnali, więc ja się nie tak dawno, HBO pokazywało taki serial Pozłacany wiek. To jest ideal, to jest właśnie ten okres, kiedy Jerzymanowski tam działa, jest i on jest tym takim właśnie... A pojawia się w tym serialu? Nie, w serialu się nie pojawia. No nie, no wiesz, Jerzymanowski jest postacią zapomnianą i nieznaną. No, tak. No szczerze... 117 dopiero, tak? Tak, więc daleko, tak. No ale rzeczywiście jak te warunki amerykańskie, on jest tą postacią, która jest znana. Poza tym, no, on przede wszystkim jest świetnym kapitalistą i kiedy on wchodzi w tą spółkę, oni zakładają taką firmę, towarzystwo, to było The Equitable Gas Light Company of New York, kompanię gazową, która będzie zakładać swoje filie i przyjmować kompanie gazowe w kolejnych miastach w Stanach Zjednoczonych, w Indianapolis, w Bostonie, w Baltimore, w New Jersey, w Chicago. W Indianapolis kupią gazownię za 2 miliony dolarów i to będzie taki wow w prasie amerykańskiej, że kogoś stać na taki wydatek, po prostu wyciągnąć te i zapłacić i tutaj. Poza tym, no, Jerzymanowski będzie świetnie umiał obracać tymi finansami gotówką. No, przede wszystkim będzie kapitalistą. Dlatego jak prasa polonijna wychwala Jerzymanowskiego bardzo często jako tego zbawcę i w ogóle, tak prasa amerykańska w Chicago dochodzi do strajku. Jerzymanowski jest tym, który no, podwyższa ceny, sztucznie ustala coraz wyższe, bo jest jedynym, jest monopolistą. Więc tutaj dochodzi nawet do strajku robotników w tych gazowniach prowadzonych przez Jerzymanowskiego. Poza tym no, ten gaz był używany do oświetlenia amerykańskich ulic.
co też Jasmanowski bywa nazywany tym, który oświetlił Amerykę, bo rzeczywiście no tutaj masa większych i mniejszych miast amerykańskich będzie tak naprawdę wykorzystywała metodę Jerzmanowskiego, czy będzie przez jakiś, w jakimś momencie dziejowym ich kompanie gazowe miejskie będą należeć tak naprawdę do tej kompanii nowojorskiej. Więc Jerzmanowski no, był świetnym biznesmenem. Tak, to jeszcze podkreślmy, że to jeszcze było przed wynalezieniem elektryczności. Tak, ponieważ kiedy dochodzi do wynalezienia elektryczności. No to powinien zacząć tracić teoretycznie, tak? W sensie, no teoretycznie powinien tracić, ale wiesz, on sobie świetnie zdaje sprawę z tego, co się dzieje na rynku wokół. Aha, czyli jeszcze tak pilnuje rynku, w sensie, że... Ale on, oczywiście, że on pilnuje rynku. Czeka nowinek, nowości tak, technologicznych. On cały czas, mimo że jest już milionerem, stoi na czele tej kompanii gazowej nowojorskiej, jest jej prezesem, pierw wiceprezesem, potem prezesem, obserwuje to, co dzieje się wokół, no i kiedy jest u szczytu powodzenia, a finansowej prosperity, wszystko sprzedaje. Ale dlaczego? No bo wie, że ten biznes będzie nie już... A, w tym sensie. Dochodowy. A, poza to tym, przewidział. Poza tym, słuchaj, niedługo po tym, jak on sprzedaje wszystkie udziały, spienięża swoje udziały w tym przemyśle amerykańskim, na giełdzie nowojorskiej dochodzi do krachu. Mamy krach, mamy kryzys. A Jerzmanowski w roku 1895 zaczyna powoli wyprzedawać swoje udziały i ostatecznie w styczniu 1896 roku całkowicie żegna się z firmą. No i wyprowadza się wraz z Anną ze Stanów Zjednoczonych. To była przemyślona, wiesz, to była przemyślona pewna strategia, dlatego że on już wcześniej, w połowie 1895 roku, kupuje majątek ziemski pod Krakowem. Czyli to nie było, a to właśnie, czy to był taki zryw patriotyczny właśnie wynikający właśnie z umiłowania powiedzmy no tutaj naszych ziem, czy to było raczej kwestia starości, że wolał już nas u siebie z tym spędzić. No właśnie. No to jest rok 1896, on jest rok 44. Czyli możemy obalić mit, tak? Że to nie było żaden poryw patriotyczny, tylko po prostu pragmatyzm. To był duży pragmatyzm z jego strony. Poza tym on nie mógł wrócić do Królestwa Polskiego, jakoby powstaniec. Tak. No on tutaj to nie wchodziło w grę. Poza tym Jerzmanowscy oboje regularnie, no bo Jerzmanowski można powiedzieć, że on ma taką zaplanowaną drogę swojego życia. Jest tym powstańcem, zdobywa wykształcenie, potem zostaje tym wynalazcą, potem na tym wynalazkach robi majątek, jest biznesmenem. Jak staje się biznesmenem, to staje się także filantropem, prowadzi działalność charytatywną. I kiedy już może sobie na to pozwolić, to Jerzmanowscy co dwa lata regularnie przyjeżdżają do Europy. Od 1886 roku co dwa lata są w Europie, odwiedzają Londyn, Paryż, Szwajcarię. Tutaj Jerzmanowski w 1890 roku został członkiem Rady Nadzorczej Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Tak, znane muzeum. Tak, muzeum znane, no niestety już przeszło do historii. Tak, już przeszło, niestety. W maju tego roku niestety przeszło do historii. Jerzmanowski miał bardzo pragmatycznie myślał, bo on nie tylko funduje i kupuje różnego rodzaju polonika do tego muzeum, ale myśli także o zabezpieczeniu zbiorów, o czym jakoś inni nie bardzo tam pamiętali, a Jerzmanowski pamiętał. Więc takie kwestie bardzo prozaiczne dzisiaj, jak chociażby piorunochron, to Jerzmanowski funduje. Więc on nie tylko tam wpłaca znaczne kwoty na utrzymanie i kupuje rzeczywiście zbiory, które pojawiają się na różnego rodzaju aukcjach w Europie. Tutaj duża także zasługa jego współpracy z Henrykiem Bukowskim, takim bardzo znanym antykwariuszem ze Sztokholmu, któremu kultura polska bardzo wiele zawdzięcza. Nie tylko polska, szwedzka także. Bo tutaj szwedzka kolekcja królewska, no to tak naprawdę Bukowski ją stworzył. Tym, co dzisiaj się Szwedzi chwalą i są dumni z tej kolekcji. Może powinnamy im oddać po prostu. No to wiesz, Bukowski tworzył dla Szwedów. No to za potop by oddali. Za potop. Nie no, wiesz, przypomnę, że był traktat oliwski, więc wbrew temu, co niektórzy, wiesz, głoszą sprawy rewindykacji za potop zostały ustanowione, przewidywał to traktat oliwski, tam też o archiwaliach była mowa, więc wiesz, nie mieszajmy w to Szwedów, słuchaj. Aż tak daleko nie sięgajmy. W każdym razie. Więc Jerzmanowscy odwiedzają Marienbad, uzdrowisko. Tutaj spotykają się z rodziną. Przyjeżdża matka Jerzmanowskiego, która żyje, ojciec już zmarł, ale żyje matka. Przyjeżdża siostra, przyjeżdża brat. No i odwiedzają Kraków. Kraków, Lwów, Szczawnice, Krynice, Zakopane. Mamy całe relacje z ich pobytów. Jak to całe kolejki górali się ustawiali z prośbą o dudki, a Jerzmanowski się odpędzał od nich. Myślałem, że autograf, żeby żeby rękę pocałować. Nie no, wszyscy chcieli pieniądze. Słuchaj, jednak. Kiedy Jerzmanowski przyjeżdżał do Krakowa, ogłoszenia pojawiały się w prasie, a pod hotelem, w którym się zatrzymywał, od pewnego momentu był to Hotel Grand,
założony przez Chronowskiego, ustawiały się kolejki petentów. Tam przychodziły całe listy z prośbami o pomoc, nieraz całkowicie absurdalne. No pana stać, więc pan mi da pieniądze na coś albo na jakiś biznes i... A, chcieli go naciągnąć wręcz. No, chcieli go naciągnąć, słuchaj, no to wiesz... Kiedy Żbanowski przyjeżdżał do Krakowa, to było tak, jakby się otwierała, wiesz, worek z kasą przysłowiową i taki worek bez dna i wszyscy chcieli z tego czerpać. Tak, więc... Czuć był pieniądz. Tak. To trochę w ten sposób wyglądało. Znaczy, a to wynikało z tego, że on był znany po prostu ze swojej działalności takiej bardzo charytatywnej. On rzeczywiście starał się pomagać i przede wszystkim Polakom tutaj zamieszkującym na ziemiach polskich pod zaborami. Pomagał także emigrantom, chociaż on był przeciwny emigracji. Powtarzał, że jeżeli ktoś nie zna języka, nie ma fachu w ręce, to nie powinien emigrować, udawać się do Stanów Zjednoczonych, bo to nie ma sensu. Ale on też założył taką pierwszą polonijną organizację, która pomagała emigrantom. To był Centralny Komitet Dobroczynności w Nowym Jorku. On początkowo miał pomagać tylko tym emigrantom z zaboru pruskiego, później pomagał, tak naprawdę pomagał wszystkim, którzy przyjeżdżali, więc ci, którzy trafiali do Nowego Jorku, zanim jeszcze powstała Ellis Island i trafiali do Covent, do fortu takiego dużego, w którym przyjmowano emigrantów w Nowym Jorku, to tam był przedstawiciel Jerzmanowskiego, tego Komitetu Centralnego Dobroczynności i on ich przyjmował, załatwiał im pracę, prowadził hotel, przytulisko dla nich. On nie chciał dawać pieniędzy do ręki. On uważał, że to jest błędne, należy komuś dać wędkę. Więc twórzmy warunki, aby ten ktoś mógł uzyskać pracę i mógł sam zapracować na siebie, na swoją rodzinę. I to było takim też mottem życiowym Jerzmanowskiego. Czyli można powiedzieć, że w czasie jego, powiedzmy, sukcesów, biznesów w Ameryce, no powstawała tutaj w Europie, właśnie na naszej ziemi, taka legenda też Jerzmanowskiego. Tak, no, to też tworzyła prasa polonijna, ale także prasa tu ukazująca się na ziemiach polskich. Ale on trochę sam ją kreował, tą legendę. Dlatego, że on na przykład przekazywał różnego rodzaju datki. To były kwoty znaczne, ale bym powiedział nie aż tak znaczne. Ale zawsze o tym prasa pisała. Dlatego, że on je przekazywał na różnego rodzaju fundacje poprzez dziennikarzy. I taką osobą kontaktową na terenie Galicji była Damastyk. Na przykład. O. I podobne osoby były w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim trochę mniej, ale on tutaj głównie był aktywny na terenie zaboru pruskiego, tam wspomagał chociażby Bank Ziemski w Poznaniu, ale i tutaj w Galicji przede wszystkim masa inicjatyw, bo to były różne towarzystwa naukowe, to była pomoc dla powodzian, to była budowa domu akademickiego dla studentek, to było Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, którego był jednym z członków, założycieli, fundatorów. Więc tutaj no, ta ilość inicjatyw była olbrzymia. To było fundowanie szkół powszechnych na wsi, fundowanie kościołów, jakiegoś wyposażenia liturgicznego, bo Jerzmanowski właśnie bardzo zawsze podkreślał, że jest katolikiem. I on reprezentował taki model katolicyzmu otwartego, który wtedy zaczął głosić Leon XIII. Prawda? Cała ta nauka społeczna kościoła, która wówczas powstaje. Funduje także kościoły dla Polonii amerykańskiej, co nie znaczyło, że pewne kręgi katolicko-narodowe, reprezentowane chociażby przez Gazetę Katolicką w Chicago czy w Nowym Jorku, nie atakowały Jerzmanowskiego, nie odsądzały go czci i wiary. Bo im pewno z czegoś nie dał, albo nie dał pieniędzy. Wiesz co, słuchaj, one go osądzały o defraudację pieniędzy, co mnie zawsze bardzo śmieszy, jak czytam tego typu zarzuty w przypadku, ponieważ Jerzmanowski miał zdefraudować pieniądze Centralnego Komitetu Dobroczynności, organizacji, którą sam założył. Na czele tej organizacji stał doktor, lekarz bardzo znany w nowojorski, Wincenty Żołnowski. W pracę owego komitetu bardzo zaangażowany był Karol Chłapowski, mąż Heleny Modrzejewskiej, która występowała na rzecz komitetu, kiedy przebywała w Stanach, więc... Tutaj zachowały się całe relacje i to były specjalne występy na rzecz właśnie pomocy temu komitetowi. Tam Modrzejewska bardzo narzekała w listach, że ta praca zajmuje Karolowi zbyt dużo w ramach komitetu, zbyt dużo czasu i w ogóle nie ma czasu dla niej, więc takie zachowały się takie relacje listowe. No i poza tym tak naprawdę osobą, która głównie finansowała całą działalność komitetu od A do Z, był Jerzmanowski. No Jerzmanowski miał sam defraudować środki finansowe. Czyli co, sam siebie okradł? Sam siebie okradał. Więc takie zarzuty się pojawiały. Pojawiały się zarzuty także, że on chce przejąć władzę w instytucjach, w różnych stowarzyszeniach polonijnych. Znaczy wiesz, no to jest bardzo smutny obraz polskiej emigracji, która nie potrafi się zjednoczyć, a tak naprawdę jest bardzo skłócona ze sobą wewnętrznie. Chyba zostało do dzisiaj, tak mi się wydaje. Zostało do dzisiaj, niestety. Więc odsądza się go od wszystkiego, od wiary też, że on wcale nie jest katolikiem i to jest w ogóle jakiś farbowany katolik.
No i proszę Państwa, proszę ja Ciebie, te zarzuty nie ustają nawet wtedy, kiedy papież Leon XIII w 1889 roku nagradza Jerzbanowskiego za jego zasługi dla religii, wiary, narodu, najwyższym papieskim odznaczeniem, jakie wówczas jest przyznawane w tamtym momencie. Był to order świętego Sylwestra. Jerzbanowski zostaje kawalerem owego orderu. Dochodzi do wręczenia tej nagrody w Nowym Jorku, specjalna uroczystość. Jerzbanowski występuje tam w stroju oficera, tutaj tego kawalera owego orderu. Zachował się taki wizerunek bardzo, bardzo ładny, kolorowy. Zresztą w Stanach Zjednoczonych przechowywany jest dyplom właśnie nadający ten order, będący jakby poświadczeniem owego orderu, więc oczywiście ta prasa narodowa katolicka także stara się zdyskredytować, że to załatwione, kupione przez pieniądze. Otóż Jerzbanowski miał przekupić Leduchowskiego, Mieczysława, który wówczas był, prawda, przebywał w Rzymie, w stolicy apostolskiej, dzięki temu otrzymał ten orden, więc zawsze kupione, słuchaj, zawsze. Spisek, Watykan, więc Jerzbanowski jako wręcz mason jawiący się tutaj, więc to zawsze są spiski, słuchaj, i dlatego został. O tym wydarzeniu oficjalnie informowała także prasa amerykańska, bo to był pierwszy Amerykanin, który został odznaczony tak wysokim właśnie orderem papieskim. No właśnie, Amerykanin. Bo dla prasy amerykańskiej on nie jest Polakiem. On jest Amerykaninem. I to jest też bardzo ważne. Oni traktują go jak swojego. On jest częścią amerykańskiego społeczeństwa, amerykańskiej socjety. Więc tak, ale takie mi właśnie jedno pytanie przyszło do głowy. Już wyjaśniłeś, że może nie był tym trzecim najbogatszym Amerykaninem wtedy, ale czy na przykład nie było jakiegoś takiego pomysłu, żeby na przykład wystartować w wyborach prezydenckich, skoro był taką wpływową postacią, trochę jak Trump, tak? Słuchaj, pamiętaj o tym, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych mówi wyraźnie, że prezydentem musi być osoba, która jest urodzona w Stanach Zjednoczonych. Czyli nie miał szans, mimo że miał obywatelstwo. Nie miał szans, słuchaj, ale był taki pomysł, aby stanął na czele organizacji polonijnej. Mieliśmy, prawda, jak mieliśmy Komitet Narodowy Polski, Związek Narodowy Polski. Coś takiego, tak. Który funkcjonował. I rzeczywiście Jerzbanowski zaangażował się w jego pracę, ale istniało koło, no właśnie. Była grupa chicagowska i była grupa nowojorska. Jerzbanowski zaangażował się w pracę nowojorskiej grupy. Chicagowska nie chciała, by nowojorska zdobyła wpływy. I to też był jeden z elementów ataku na Jerzbanowskiego. Dlatego Jerzbanowski tak naprawdę przegrał wybory na prezesa owego związku, wycofał się z tego życia. Później, mniej więcej 7 lat później, w 1893 roku, ponownie, 93-94, pojawi się taka idea stworzenia jednej instytucji polonijnej, która skupiałaby wszystkie inne. Taka trochę utopijna próba zjednoczenia wszystkich w jedno, prawda? Stajemy się jednością. I Jerzbanowski zgadza się stanąć na jej czele i po kilku miesiącach rezygnuje. A rezygnuje dlatego, że instytucja została bardzo silnie sklerykalizowana. Jerzbanowski sprzeciwiał się aktywnego udziału księży katolickich w życiu politycznym organizacji polonijnych. No wiesz, nie wiem, jak to skomentować, bo cały czas mam takie flashbacki, że to po prostu w tej historii nic się nie zmieniało przez te prawie 150 lat. No, poniekąd. Więc Jerzbanowski, on sprzeciwiał się temu. On bardzo szanował Kościół katolicki, ale uważał, że to jest, prawda, jak element tradycji, element, który ściśle jest związany z Polakami, ponieważ on pozwala przetrwać polskości. No, ale uważał, że Kościół nie powinien tutaj wchodzić w to życie polityczne. Tak, więc proszę Państwa, kolejny raz zasada: w historii wszystko już było. W historii wszystko już było. Ja bardzo często mówię, że w historii było wszystko, zmieniają się tylko scenografie. Tylko scenografia jest inna. No bo mamy, prawda, kolejne epoki, więc tutaj scenografia się zmienia, ale to wszystko już było. Tak, no i właśnie mamy tego Jerzbanowskiego, który święci triumfy, jest, powiedzmy, bogatym człowiekiem, tak? Czy to na warunki, powiedzmy, amerykańskie, czy nasze, polskie. No i podejmuje tą decyzję, widzi, że ten rynek się załamuje, podejmuje decyzję powrotu. Tak, on sprzedaje wszystkie swoje udziały. Zresztą jest tam bardzo mocno żegnany, zachował się bardzo piękny dyplom pamiątkowy, tak jakby adres pamiątkowy napisany ku czci Jerzbanowskiego. On został zresztą wydrukowany, on jest taki bardzo bogato zdobiony, kolorowy, pozłacany, wytworzony w nowojorskim zakładzie Tiffany'ego.
zachował się do dzisiaj, przechowywany jest w Archiwum Nauki Pani Pał w Krakowie, można go zobaczyć, dotknąć, więc zachęcam do tego. Z umiarkowaniem oczywiście. No tak, ale, z poszanowaniem, z poszanowaniem jako archiwaliów. Tak, dokładnie. Tak. Więc prawda, rękawiczki bawełniane. Ale rzeczywiście jest. Jerzmanowscy sprowadzają się do Prokocimia. Majątku, który kupują wcześniej. Tak, może wyjaśnimy, że wtedy Prokocim to była po prostu wieś. To była wieś podkrakowska. Tak. To była wieś podkrakowska, stał pałac, okazał jak na tamte warunki. Jerzmanowscy go trochę modernizują majątek. No i tutaj jest też taki mit, że Jerzmanowski jest nazywany samotnikiem z Prokocimia. Jest nazywany, bo on rzeczywiście nie bywał na salonach krakowskich. Więc te wielkie salony potockich, tarnowskich, gdzie prawda cała elita krakowska śmietanka się bawi. No wiesz, no jak on miał kontakty, wiesz, w kongresie, tak, no w Ameryce, w Wielkiej Ameryce tam uczestniczył, to co siedzi, co on będzie brał w tym udział? Może miał już dość tego. To jest, wiesz co, jakaś jedna pewna strona medalu. On bardzo lubił, on odbywał, rzeczywiście przyjeżdżał do Krakowa regularnie, spotykał się w hotelu Grand z byłymi powstańcami styczniowymi. Zresztą notabene warto powiedzieć, że hotel Grand w Krakowie, który Chronowski bardzo mocno przebudował na przełomie XIX i XX wieku i wtedy mamy początek tego wielkiego Grandu, który do dzisiaj budzi zachwyt, zwłaszcza teraz, po tej gruntownej renowacji. Tak. No to wszystko było za pieniądze Jerzmanowskiego. Bo Jerzmanowski dał Chronowskiemu pożyczkę bezzwrotną. O, no. Więc on ufundował. Znaczy, Jerzmanowski bardzo także wspierał swoją rodzinę. Dlatego, że dla brata kupił majątek ziemski nieopodal do Manikowa w Niwkach. Czyli jakby cała rodzina korzystała z... No, cała rodzina korzystała, tak. Cała rodzina korzystała, dlatego że rodzina spotykała się z Jerzmanowskim, kiedy on przyjeżdżał do Europy, zaś później, kiedy Erasm i Anna zamieszkali w Krakowie, oni rzeczywiście tutaj... przyjeżdżali bardzo często, tutaj wychowywały się dzieci siostry Marii, nie tylko, bo brata Konstantego Norberta również, w tym ukochany siostrzeniec Władysław, bo zachowały się listy do żony Władysława, w których Erasm dopytuje się, cóż u mojego Władzia słychać. No, Władysław także studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki było to możliwe, dzięki finansowemu wsparciu z wuja Erasma. Także zresztą ten majątek i dwór właściwie w Domanikowie, mocno przebudowany oczywiście, istnieje do dzisiaj. Majątek Niwki, który należał do Jerzmanowskich, również istnieje, co prawda, jako ruina, ale wiem, że są tam ze strony obecnego właściciela, są pewne plany, aby przywrócić mu dawny wygląd, świetność, więc miejmy nadzieję, że to uda się zrealizować. To są rejony Kłodawy, Kutna, to jest tamten rejon. I on tam rzeczywiście kupił ten majątek dla brata, bardzo mocno wspierał także matkę, która mieszkała w Warszawie, siostrę, która również mieszkała w Warszawie, tak więc... Ta rodzina zawsze tutaj mogła czerpać. No poza tym Jerzmanowski nie był takim samotnikiem z Prokocimia, który nigdzie nie bywał, bo Jerzmanowscy jeździli regularnie, zimą, udawali się nad Adriatyk do Abbacji, czyli dzisiejszej Opatii. I tam prowadzili bardzo aktywne życie w kurorcie po prostu. Towarzyskie. Często wyjeżdżali także do Karlsbadu na przykład. Zachowały się listy stamtąd wysyłane, ale zachowały się także relacje, chociażby spisy gości hotelowych. Więc możemy dokładnie prześledzić, gdzie Jerzmanowscy rzeczywiście bywali. Łącznie z tym, że były tam jakieś plany dalszych ekspedycji i było to najprawdopodobniej małżeństwo bardzo udane, bo z listów, które zachowały się, Jerzmanowski pisze bardzo z dużą czułością o żonie, że on by najchętniej został w domu, no ale zobaczymy, gdzie moja pani będzie chciała wyjechać, pojechać, że to ona tutaj decyduje. Więc najczęściej zimą w grudniu Jerzmanowscy wyjeżdżali. No, raz nie wyjechali, jak ja to mówię, i Jerzmanowski zapadł na zapalenie płuc, pod którym zmarł. Ale zanim zmarł, zdążył się tutaj jeszcze zasłużyć, ponieważ no, fundował, wspierał i Towarzystwo Weteranów, brata Alberta, tutaj przytulisko właśnie dla byłych powstańców i towarzystwo skierowane dla ubogich. No, zresztą brata Albert, Adam Chmielowski, również puławiak, więc tutaj znany stamtąd i powstaniec styczniowy, fundował, no, chociażby wawelskie witraże Mehofera, które podziwiamy na Wawelu, to właśnie zasługa i fundacja Jerzmanowskiego. On już co prawda nie doczekał realizacji, bo zmarł, ale rzeczywiście tutaj w odsłonięciu wiemy, że brała udział żona Anna.
Tak więc tak naprawdę szereg inicjatyw, to chociażby Towarzystwo Szkoły Ludowej założone przez Asnyka, ale aby ono mogło zacząć działalność, ktoś musiał wyłożyć środki finansowe i tym osobą był Erasmierz Manowski, który był tym takim fundatorem ekonomicznym, dał podwaliny pod późniejszą działalność. To Pismo Przyjaciel dla Ludu wydawane, to walka Jerzmanowskiego z alkoholizmem wśród tutaj mieszkańców, także Prokocimia. I tutaj też warto powiedzieć, że Jerzmanowski w Prokocimiu krakowskim, może teraz się narażę, ale tak, funkcjonuje jako taki wręcz święty z Prokocimia, dobry dziadzio, bym powiedział, no z tą brodą, prawda, i taki, który pochyla się nad biednymi dziećmi, które nie mają butów i tutaj krążą całe legendy, opowieści. No ale Jerzmanowski, ale krąży także czarna legenda Jerzmanowskiego, jako tego takiego właśnie wrednego kapitalisty. Takim na przykład mitem jest to, że Jerzmanowski bardzo wspierał kolejarzy, Prokocim kolejarzy, to jest taki ścisły związek. Tymczasem kolejarze na Prokocimie pojawili się już później, już po śmierci Jerzmanowskiego, bo Jerzmanowski sprzeciwiał się osiedlaniu się kolejarzy na Prokocimiu. Dlaczego? Bo kolejarze to będą związki zawodowe, to będą socjaliści, a socjaliści to byli ci, którzy dla niego psioczyli ze strony związków zawodowych, które wówczas powstają bardzo aktywnie w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. No i stąd on nie lubi socjalistów, bo on z nimi będzie walczyć na gruncie amerykańskim. No będzie walczyć, bo będzie przede wszystkim jako biznesmen musi dbać o interesy udziałowców swojej firmy. No tak. Nie no o robotników, tak, ale o udziałowców. I o tym też musimy pamiętać, że to jest taki biznesmen z krwi i kości. Taki kapitalista naprawdę pełną parą. I to właśnie, jak moglibyśmy podsumować ten okres, powiedzmy, prokocimski? W sensie to był już wtedy taki okres odcinania kuponów? W jakimś stopniu to jest odcinanie kuponów, bo on jest ciągle sławny i na przykład prasa polonijna ciągle o nim pisze w Stanach Zjednoczonych. To nie jest, że on przebywa tutaj, tam ciągle o nim piszą. My też do końca nie wiem, czy on nie planował jakiegoś powrotu do Stanów Zjednoczonych, bo są takie wskazówki z tych relacji prasowych, które wynikają, że Jerzmanowski zostaje tam członkiem honorowym jakiejś organizacji czy jakiegoś wydarzenia. Co prawda on mieszka sobie w Krakowie, podróżuje po Europie, ale rzeczywiście jakieś takie, pojawiały się nawet informacje o tym, że Jerzmanowski ma przyjechać do Stanów, ale no to tutaj już jest ciężko dojść, czy rzeczywiście coś takiego miało mieć miejsce. Poza tym Jerzmanowski także gości różnego rodzaju postacie i takim gościem Jerzmanowskiego w Krakowie, na gruncie krakowskim jest poseł japoński Mobuaki Nakino, przepraszam, jeżeli wymawiam, nie znam japońskiego, więc wolę tutaj nie próbować, ale to był były poseł Japonii w Wiedniu, który odwiedził Kraków, no i to Jerzmanowski jest tą osobą, która go oprowadza po Krakowie, pokazuje mu Wawel, pokazuje mu polskie zabytki, jest tą osobą, która spędza z nim masę czasu. Dodam, że ów poseł japoński w późniejszym okresie, kiedy już wrócił do Japonii, był sekretarzem i jednym z głównych doradców cesarza Hirohito. Ale był tym, który opowiadał się za rozwiązaniami pokojowymi, więc on potem wypadł z łask cesarza i został odsunięty, od ucha cesarskiego. Ale był taką postacią bardzo znaczącą w Japonii i on tutaj był w Krakowie, to Jerzmanowski był tym, który go oprowadzał, pokazywał, gościł także nieprawdopodobnie u siebie w Prokocimiu. Bo ten Pałac Prokocimski stał się takim miejscem spotkań właśnie rodziny, ale stał się takim też wyrazem jakby pewnych idei Jerzmanowskiego. Mamy tam wspaniałą salę balową, w których medalionach są różnego rodzaju postacie. I tam jest m.in. Adam Mickiewicz i Jan Henryk Dąbrowski, ale jest także ów Jan Paweł Jerzmanowski, który często był mylony z księciem Pepi, z Józefem Poniatowskim. Ale ewidentnie mamy zachowane wizerunki, wiemy jak Jan Paweł wyglądał, no i to jest rzeczywiście Jan Paweł. No właśnie, no i chyba ta opowieść się kończy, to znaczy no w końcu Jerzmanowski chyba, ale chyba w takich okolicznościach trochę nagłych. Tak, to znaczy no, raczej nie spodziewał się tej śmierci. Zmarł na skutek powikłań po zapaleniu płuc i rzeczywiście w lutym 1909 roku odchodzi. Odchodzi niespodziewanie. No, pogrzeb jest taką wielką manifestacją tutaj, bo tutaj rzeczywiście rzesze mieszkańców Prokocimia idą w tym kondukcie pogrzebowym z Prokocimia aż na cmentarz Rakowicki. No to kawałek drogi. Kawałek drogi. Nawet dzisiaj. No poza tym biorą w tym udział władze miasta, władze Uniwersytetu, Akademii Umiejętności. Więc tak naprawdę no Jerzmanowski jest tutaj cały hołd oddawany. Bardzo przeżyła to jego żona Anna. Dzieci nie mieli. Jerzmanowscy nie mieli dzieci, nie mieli potomstwa. No właśnie, miałem pytać o potomstwo. Nie, no to jest ciekawe. Potomstwa nie było. No, dokładnie nie wiemy dlaczego. To znaczy wiemy, że Anna bardzo chorowała najprawdopodobniej. Stąd częste wyjazdy do różnego rodzaju zdrojów. Czyli i ten Marienbad, i Karlsbad, i Sztawnica tutaj, Krynica.
To najczęściej to miało być właśnie spowodowane stanem zdrowia Anny. No, Anna bardzo przeżyła śmierć męża. Wiemy, że zasłabła podczas tych uroczystości pogrzebowych, musiała zostać odwieziona do Prokocimia. No i tak naprawdę bomba wybuchła, kiedy otwarto testament Jerzmanowskiego. Bomba wybuchła, bo okazało się, że Jerzmanowski cały swój majątek, czyli wówczas kwotę mniej więcej 1 200 000 koron, zapisał, utworzył fundusz nagrody imienia małżonków świętej pamięci Erasma i Anny Jerzmanowskiej. Świętej pamięci, ponieważ fundusz miał wejść w życie dopiero po śmierci Anny. Chodziło o to, żeby zapewnić uposażenie wdowie. Instytucją, która miała być jakby, która miała sprawować pieczę nad tym funduszem, stawała się Krakowska Akademia Umiejętności. I to była nagroda, która była trochę wzorowana na Nagrodzie Nobla. To jest bardzo przemyślany zapis, ponieważ on, ten zapis testamentowy pochodzi z roku 1908, mniej więcej, bo bodajże z kwietnia 1908 roku. Czyli zadbał o takie... Czyli zadbał, tak, o to, zadbał tak. Tutaj o przyszłość, ten, o przyszłość Anny, możemy powiedzieć. I tutaj akademia miała być przyznawana nagroda, co roku jedna, wypłacana z procentów od tutaj, od tego majątku, więc no, była to znaczna kwota, jak na tamte czasy. Miała być przyznawana albo za działalność charytatywną, albo za działalność literacką, albo za działalność naukową Polakowi lub Polce. Cały czas Jerzmanowski, w tym Jerzmanowski bardzo sam opracował statut nagrody. Ten główny trzon, kto ma otrzymać nagrodę, to bardzo precyzyjnie opisał Jerzmanowski, bo on dokładnie rozróżnia, że ma być to osoba zarówno płci męskiej, jak i płci żeńskiej. On to bardzo podkreśla. Więc tutaj jest to myślenie, chociaż on też wcale nie był aż tak postępowy, bo on myślał, popierał edukację kobiet, ale jednocześnie uważał, że miejsce kobiety, no trochę jest, kobieta jest taką opiekunką domowego ogniska, bo to się u niego też pojawia. Że edukacja, tak, ona musi być wykształcona, ale ona ma być tą, która będzie sprawować opiekę nad domem i będzie tych synów wysyłać, chciałbym powiedzieć w bój, ale Jerzmanowski był przeciwnikiem walki zbrojnej, bo to jest jeszcze inna historia. Dlaczego on zrezygnował z Rapperswilu? Bo w Rapperswilu pojawił się Roman Dmowski. On Dmowskiego nie cierpiał. Wprost zachowały się listy, że w momencie, kiedy Roman Dmowski i osoby związane z kręgiem Romana Dmowskiego uzyskują przewagę, można powiedzieć, gdzieś tak. W zarządzie Rapperswilu i całej idei skarbu narodowego, którego Jerzmanowski był bardzo wielkim rzecznikiem i tutaj rzeczywiście zbierał olbrzymie kwoty na ten skarb narodowy, taki żelazny fundusz, który miał być, jak Polska odzyska niepodległość, to prawda, będą środki na to, aby móc tą jakby spożytkować na rozwój ziem polskich. No i kiedy pojawia się tam Roman Dmowski, no to Jerzmanowski się wycofuje. I to wycofuje się do tego stopnia, że pojawia się propozycja, aby to Jerzmanowski stanął na czele Muzeum Rapperswilskiego i całej Rady Zawiadowczej Skarbu Narodowego. Jerzmanowski mówi nie. Torpeduje po prostu pomysł wybrania siebie, nie przyjeżdża. Jak zawsze przyjeżdża co roku do Rapperswilu, tak wtedy nie pojechał, bo miały być wybory, chciano go wybrać. No to nie ma go, więc go nie wybrano. Tak. I kiedy później on składa dymisję, ona nie zostaje przyznana i on ją tak trzykrotnie powtarza tą swoją dymisję. Z członkostwa w ogóle ostatecznie zostaje członkiem honorowym po prostu, ale on całkowicie się usuwa. To jest też charakterystyczne dla Jerzmanowskiego, że on kiedy widzi po prostu, że nie, że dzieje się jakby źle i kiedy nie może już w jakiś sposób wpłynąć, no to on po prostu, on nie lubi sporów, on nie lubi kutliwości, on nie lubi też haseł, nie lubił haseł antysemickich, bo on Polakom emigracji polskiej za przykład do naśladowania dawał naród żydowski w Stanach Zjednoczonych, Żydów i Irlandczyków. Jako tych, którzy potrafią zebrać się, zjednoczyć, wytworzyć kapitał i dzięki temu kapitałowi wpływać na interesy swoich narodów w Stanach Zjednoczonych. I tak rzeczywiście, bo później jak porównamy, zresztą Polonia amerykańska nie lubiła ani Żydów, ani Irlandczyków. Chociaż Irlandczycy katolicy, więc wydawałoby się... Czyli po prostu nie posłali go. Nie, zdecydowanie nie. Więc tutaj Jerzmanowski też od tej strony był taką osobą bardzo, bardzo jasno się wyrażającą. Więc ta nagroda została bardzo dokładnie określona. No i rzeczywiście po raz pierwszy tę nagrodę przyznano w roku 1915. Anna umiera w Dreźnie. Anna sprzedaje Prokocim, który kupują Augustianie. Kupują go trochę na raty i to już są osobne historie, jak to wyglądało z tym kuptem majątku, bo później ostatecznie całą kwotę uzyskał dopiero Władysław Jerzmanowski za sprzedaż Prokocim. Mm-hmm. Po śmierci Anny, Anna sprzedaje majątek i wyjeżdża do Dresna. To znaczy i tam umiera. Wynajmuje apartament w hotelu i tam rzeczywiście mieszkała aż do śmierci przez mniej więcej 1,5 roku.
Anna najprawdopodobniej nie znała polskiego, więc ona się w ogóle tutaj źle czuła. Mhm. Anna mówiła świetnie po angielsku, znała niemiecki, francuski, ale po polsku raczej nie. Nie nauczyła się. Raczej się nie nauczyła, no była też już, co prawda była młodsza od męża, ale no jednak na tamte czasy, więc no zresztą też ona się urodziła w Krakowie. No. Z całym szacunkiem dla Krakowa, który Kraków XIX-wieczny i Kraków przełomu XIX i XX wieku jako historyk uwielbiam, to jednak no w porównaniu z Nowym Jorkiem... No miasteczko takie no małe. No takie no... Czy Lwowem drobno. Chociażby. No nie, no wtedy chyba Lwów był w ogóle większy, nie? Lwów był większy, był stolicą, był tym miastem, które stało się bardzo nowoczesne w tamtym momencie. No tak. Kraków dopiero ma ten moment przed sobą. Tak. I zaś no tutaj, więc ona niewątpliwie no, musiała się czuć nie do końca u siebie. Znaczy może nie u siebie, bo ten tutaj no, był pałac, mm-hmm. to miał być ten, ale rzeczywiście bardzo przeżyła śmierć męża, no i opuściła Prokocim. I w 1915 roku po raz pierwszy Akademia Umiejętności przyznała nagrodę, otrzymał ją książę Adam Sapieha. Za swoją działalność, przede wszystkim tutaj ten komitet książęcy, który pomagał. No i później między innymi był Henryk Sienkiewicz, Napoleon Cybulski, Ignacy Jan Paderewski, byli historycy, Władysław Abraham, Aleksander Brichter między innymi, także Jan Kasprowicz także tutaj otrzymał, Stanisław Zaremba, matematyk, więc Oswald Balcer, także no tu pojawiają się osoby, które otrzymują tą nagrodę. Jerzmanowski, co prawda ta nagroda traci na znaczeniu finansowym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo mamy kryzys, cały majątek przepada, procenty przepadają i dopiero później stopniowo w latach 30. ta nagroda jakby zaczyna odzyskiwać swój blask, no ale mamy wybuch wojny. No, i... no właśnie, no i co się dzieje? No, bo mnie też interesuje właśnie, rozumiem, że ta nagroda w dalszym ciągu jest przyznawana, czy to już znaczy nie? To jest w ten sposób. Ta nagroda w ogóle nazywana była tym polskim Noblem. Wymyślił to Stanisław Tarnowski, który na pierwszym posiedzeniu Akademii, która, notabene taka ciekawostka, Akademia prawie straciła pieniądze, z których się bardzo cieszyła. Dlaczego? No bo nie przeprowadziła całej sprawy sądownie. No i to takie dosyć rażące. Na trzy dni przed upływem terminu, a miała na to rok czasu ponad, na trzy dni przed upływem terminu przyszło takie ponaglenie, że termin mija. I dopiero nagle się zreflektowano. Bo w tym momencie okazałoby się, że środki po prostu przeszłyby na rodzinę. Ponieważ Jerzmanowski też zadbał o rodzinę. On przekazał tam odpowiednie środki finansowe i bratu Konstantemu, i matce. Matka zmarła 3 miesiące później po synu, jako już sędziwa staruszka w Warszawie. Ufundował zresztą ochronkę imienia swoich rodziców. No dzisiaj w tym miejscu jest dom dziecka, więc tam tak naprawdę taka jakby ciągłość istnieje, więc tutaj. I ta nagroda, ona przepadła. No, znamy, prawda, losy, historii Akademii Umiejętności, która w okresie PRL-u, no nie, już władze no ludowe tak, tutaj tak, nie przywróciły. I nagroda została reaktywowana. Tutaj także była zasługa Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, które ubiegało się o to i rzeczywiście Akademia nagrodę reaktywowała w roku 2009 i od tego roku jest ona przyznawana co roku. Pierwszą nagrodzoną była pani Janina Ochońska za działalność humanitarną, między innymi Krzysztof Penderecki, Anna Dymna, Jurek Owsiak tą nagrodę otrzymali. W zeszłym roku ksiądz profesor Michał Heller był tym nagrodzoną, także siostra Małgorzata Chmielewska między innymi tą nagrodę otrzymała. Jest to też nagroda finansowa obecnie, więc to nie jest tylko tytuł, nie jest to tylko, prawda, nie jest to tylko uroczyste wręczenie na Zamku Wawelskim w sali senatorskiej z całą pompą i dostojnością, ale no jest to także nagroda finansowa. No, czyli z jednej strony jednak tego trochę prestiżu, tego Nobla nie ma tutaj chyba jednak. To znaczy, wiesz co, no nie ma trochę tego prestiżu Nobla dzisiaj, chociaż ta kwota finansowa jest znaczna jak na warunki polskie. Mhm. Przynajmniej była do tej pory, no teraz no niestety kryzys, bo w momencie, kiedy nagrodę reaktywowano w roku 2009, nagroda wynosiła 100 tysięcy złotych. Więc to nie były to małe pieniądze. Faktycznie, bardzo. Nie były to małe pieniądze. Dobre pieniądze, tak. Na waciki wystarczyło, jak to się na waciki, tak. Na waciki tak, wystarczyło. Tak, zdecydowanie. Tak. Więc no teraz jest niestety trochę gorzej. Tą nagrodę fundował Urząd Marszałkowski. Małopolski Urząd Marszałkowski. No obecnie, no niestety sytuacja jest o wiele gorsza tutaj, ale no... Ale wiesz, za chwilę będzie, tak, za chwilę będzie inflacja, więc wszyscy będziemy miliarderami znowu, więc spokojnie. Wszyscy będziemy Jerzmanowskimi. Tak, wtedy, tak. Ale właśnie może wróćmy właśnie trochę do początku naszej rozmowy, bo chciałem cię też zapytać z punktu widzenia warsztatu właśnie pracy historyka,
No bo zakładam, i tak zresztą czytałem w twojej książce, że jednak ta postać jednak w jakiś sposób tam była opracowywana, tak? No bo wspominałeś o polskim słowniku biograficznym. Tak. Znaczy jest biograf w polskim słowniku biograficznym, są też prace między innymi pani Grażyny Fiałkowskiej i pana Janusza Ludwika z Prokocimia, które są takimi pracami popularyzatorskimi, które w dużej mierze utrzymywały opowieść o Jerzbanowskim, trochę tworzyły jej mit też, różnego rodzaju mity związane z Erasmem Jerzbanowskim. No dzięki nim pamięć o Jerzbanowskim przetrwała na Prokocimiu, więc tu jest duża zasługa Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, które po 1989 roku powstało, reaktywowało i skupiło właśnie taką jakby swoją działalność wokół kultywowania pamięci o Erasmie Jerzbanowskim. To jest, ja zawsze tutaj mówię, że to jest wielki hołd dla tej społeczności prokocimskiej za to, że dzięki niemu ta postać w jakimś stopniu funkcjonowała. Jest ta ulica Jerzbanowskich, zresztą ta ulica Jerzbanowskiego funkcjonowała już przed wojną, ale później, prawda, zamieniono nazwy ulic i ulica Dygasińskiego dzisiejsza to kiedyś była ulica Jerzbanowskiego, czyli ta ulica, aleja prowadząca do Pałacu Jerzbanowskich. Dzisiaj ta ulica również jest na Prokocimiu, ale w innym miejscu. No właśnie, no i masz tam jakiś zasób wiedzy, tak? Wiesz, że jakaś jest literatura, jakieś archiwalia. To znaczy, wiesz, no, musisz zacząć szukać, bo w no tym tak. momencie masz ten słownik PSB. I czy w ogóle jest sens szukać, tak? No bo jeżeli mamy biogram w PSB, no to w sumie możemy założyć, że no to już tam zrobił ktoś to za nas. Szukamy. Mamy biogram w PSB, mamy książki, które są pracami ważnymi, ale są popularnymi pracami, i które widzimy, że na przykład są powieleniem pewnego zbioru, bowiem, tak jak mówiłem, Jerzbanowski był świetnym PR-owcem, ale miał także sekretarza swojego, bardzo człowieka, bardzo mu oddanego, Ignacego Pawłowskiego. To był też były powstaniec styczniowy, który zresztą cały czas towarzyszył Jerzbanowskiemu w Stanach Zjednoczonych, który potem z nim tu przyjedzie do Krakowa. Jerzbanowski kupi mu mieszkanie na Podgórzu, gdzie ten będzie mieszkać, i później zostanie Pawłowski pochowany także na cmentarzu rakowickim. Tam w kwaterze powstańczej znajduje się, powstańców styczniowych znajduje się jego grób. I on będzie przez w latach 80-tych, 90-tych będzie bardzo skrupulatnie zbierał wszelkiego rodzaju wycinki z prasy polonijnej przede wszystkim, prasy amerykańskiej trochę też, ale przede wszystkim polonijnej, które będą dotyczyć Jerzbanowskiego. I ten zbiór jest dzisiaj przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej. Bo Jerzbanowski był także osobą, która ufundowała chociażby materiały związane z Kraszewskim, które dzisiaj znajdują się w Jagiellonce. To jest zasługa właśnie tego, że Jerzbanowski je zakupił. Także dzieło Kopernika dla Akademii Umiejętności też tam do niego się zwracano z prośbą, czy by tak nie wysupał pieniędzy na zakup wówczas. Ten Kopernik, którego ten później... Kopernik, tak. Tak, który został, tak, niestety, tak, który się ulotnił. Tak, który się ulotnił. Jerzy Manowski, wiesz, on tak bardzo wiele rzeczy dokładał. Czyli po prostu... dorzucał. Co się obróciłeś, to musiałeś mieć wszędzie Jerzy Manowskiego. Tak, no bo okazuje się, że Jerzy Manowski ciągle... Nagle okazało się, że tych informacji o Jerzy Manowskim, jak zaczniemy szukać, jest bardzo wiele. No ale tutaj także zasługa digitalizacji. No bo dzisiaj, wiesz, dawniej musieli przeglądać gazety, prawda, w czytelni Biblioteki Jagiellońskiej. No i szukamy. No dzisiaj, prawda, szukamy danych numerów i znajdujemy to. No świetne są wyszukiwarki amerykańskie. Ja zawsze daję przykład bibliotek cyfrowych, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, która posiada olbrzymi zasób prasy, która jest zdigitalizowana, także prasy polonijnej. No wszystkie właściwie numery prasy polonijnej są zdigitalizowane dzisiaj i one są w zbiorach Biblioteki Amerykańskiej Kongresu i są dostępne online. Siedzisz sobie w domu, wchodzisz na stronę Biblioteki Kongresu, wpisujesz hasło Jerzbanowski na przykład, no i dostajesz te 2000 wyników. To ja już po nagraniu poproszę o dokładne namiary, bo też taki mam, powiedzmy, temat badawczy i z chęcią właśnie... No, domyślam się o kim. Tak, też. To jest naprawdę znakomite wszelkiego rodzaju biblioteki cyfrowe, ale podobnie działają francuskie biblioteki cyfrowe. Więc one są, no, polskie super, że są, ale ciągle szkoda, że nie są tak doskonałe jak tamte. Bo tamto wyszukiwanie jest o wiele prostsze. No poza tym udało się, jak już zaczynam szukać i na przykład wiem, że on gdzieś był, to zaczynam szukać. Więc zaczynasz myśleć, gdzie możesz znaleźć pewne informacje, no i tak zaczynasz wchodzić, przeszukiwać bazy danych amerykańskich archiwów, instytucji archiwalnych. Czy znajdziesz jakieś... No i tak okazało się, że mamy listy pasażerów, więc możemy otworzyć, kiedy on jeździł i czym jechał, czym płynął do tej Europy, czy jechał sam, czy jechał z żoną. Możemy dotrzeć do aktu naturalizacyjnego, tego właśnie obywatelstwa amerykańskiego. Możemy dotrzeć do dyplomu tego papieskiego nadającego order, o którym my znamy to z opisu, jak wyglądała ta uroczystość, to, że Jerzbanowski ufundował portfel skórzany Tiffany'ego, który każdy z uczestników otrzymał.
fajną frajdą i zobaczyć ten portfel na własne oczy. Więc on zachował się, jest w Stanach Zjednoczonych, w jednej z bibliotek uniwersyteckiej przechowywany z dużym pietyzmem i nie jest go tak łatwo, że tak powiem, wydobyć stamtąd, ale zresztą wszyscy będą mogli go niedługo zobaczyć, bowiem powstał film. Tak. Ale może jeszcze zanim o filmy, to ja jeszcze wracając do tych poszukiwań, które pytałeś. Tak. Więc zaczynasz po prostu szukać. To jest ta praca detektywistyczna, bo takie jak to się mówi, po nitce do kłębka. Czyli zaczynasz szukać. Aha, jeżeli on obraca się w środowisku emigrantów, to muszę sprawdzić spuściznę po tym i po tym. Może zachowały się jakieś listy. Może on do kogoś pisał. Jeżeli coś fundował, to zaczynamy szukać jakichś materiałów związanych z tym. Czasem zachowały się jakieś informacje dotyczące darczyńców. Nie zawsze, niestety. Zresztą same archiwa, które są w zbiorach Archiwum Nauki, niestety bardzo mocno ucierpiały na skutek II wojny światowej. Więc to jest tego typu mrówcza, detektywistyczna praca, która się śmieje, że w przypadku Jerzbanowskiego się nigdy nie kończy. Bo co prawda napisałem książkę, zresztą, która jest całkiem odmienna od mojej pracy doktorskiej, bo tu jest o wiele więcej. Jest także ten opisany chociażby te wszelkiego rodzaju ataki na Jerzbanowskiego, które były czynione w Stanach Zjednoczonych, na tym gruncie amerykańskim, ale docierasz do coraz nowych informacji. No i właśnie. W ten sposób tworzysz pewien obraz. Kolejne elementy jakby tej układanki, tych puzli, zaczynają się układać pewną całość. No i do dzisiaj tak naprawdę ja odnajduję nowe rzeczy co jakiś czas, które się pojawiają. Stąd też pomysł, aby w przyszłym roku w końcu z okazji 180. rocznicy urodzin Jerzbanowskiego wydać jego korespondencję w taki sposób, tą całą, do której udało mi się dotrzeć, która jest mocno rozproszona, bo ona jest i tutaj w zbiorach krakowskich, i wrocławskich, i trochę w zbiorach amerykańskich, trochę w zbiorach warszawskich, w Bibliotece Jagiellońskiej także. W ogóle w Bibliotece Jagiellońskiej są zdjęcia matki Jerzbanowskiego, błędnie podpisane jako Anna Jerzbanowska. To taki postulat do biblioteki, aby lepiej trochę poszukała swoje zbiory, przejrzała, bo tam jest informacja, że jest Anna Jerzbanowska. Nie, to jest. Mamy jedno zachowane zdjęcie, jak wyglądała Apolonia z Kamila Skosowskich, matka Jerzbanowskiego. No i to jest ewidentnie matka Jerzbanowskiego. Są trzy fotografie z trzech różnych okresów życia. Właśnie, no i tutaj trochę już o tych mitach, różnych błędach w biografii powiedzieliśmy, ale czy jeszcze coś by było z takich kwestii, które ty właśnie zweryfikowałeś? To znaczy, stąd ja zawsze mówię, że ten biogram Wikipedii jest bardzo, on jest często powielany przez różne osoby, które jakoś starają, nagle odkrywają postać Jerzbanowskiego i starają się ją jakby przywrócić pamięci. Spopularyzować. Popularyzować, o właśnie, to jest lepsze określenie. Nie lubię określenia przywracanie pamięci. My ciągle przywracamy pamięć o kimś czy o czymś, więc spopularyzować. To jest masa rodzaju na zasadzie dat, informacji, czyli kiedy wjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie chodził do szkoły, z kim się spotykał, czy to bycie tym nieszczęsnym milionerem, trzecim Polakiem, trzecim najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych nie miał szans dostać. Wydaje mi się chwalić tym, co osiągnął, a nie tym, wokół czego tworzył się pewien mit. No właśnie i tak jak już wspomniałeś, jesteś, można powiedzieć, takim chyba głównym specjalistą od Jerzbanowskiego obecnie. Nie wiem, czy główny, ale tak jak... No jesteś, bo widzę, bo obserwuję twoją też aktywność w social mediach, więc widzę, że jesteś w różne miejsca zapraszany, spowiadasz się wręcz z pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o Jerzbanowskiego. I to tak właśnie z punktu widzenia public history, który jest terminem teraz bardzo na topie, wydaje mi się, chociaż ten ostatni wstęp, ostatni rozdział we wstępie do metodologii, nie wiem, czy miałeś okazję przeczytać. Nie czytałem jeszcze. No myślę, że tam można sporo rzeczy uzupełnić, ale wracając, wspomniałeś, że powstał jakiś film. Tak. W roku... No i zostałeś ekspertem od Jerzbanowskiego, można powiedzieć. Jesteś jedną z osób... Tak. Jedną z osób, która się wypowiada w tym filmie. Tak, to znaczy pomysł filmu pojawił się w roku 2020. Wówczas rozmawiałem, zwróciła się do mnie z takim zapytaniem o RSM Jerzbanowskiego pani Maria Guzy, reżyser. Maria Guzy. Wówczas odbyliśmy pierwszą rozmowę, tutaj zresztą właśnie rozmawialiśmy, no i potem wybuchła pandemia, no i prawda. Sprawa się trochę rozeszła, no i nagle pewnego pięknego dnia, jadąc sobie przez lasy podkarpackie i tak łapiąc zasięg, który znikał, odebrałem telefon, że jest możliwość, że sprawa jednak wraca.
To było pod koniec marca zeszłego roku, w 2022 roku. I rzeczywiście Telewizja Polska, TVP Historia, zdecydowała się nakręcić film o Raśpie Żbanowskim. Powstał film dokumentalny, trochę fabularyzowany, ponieważ tam nie jest to tylko dokument, ale jest to także... Pojawiają się tam scenki, które są odgrywane. W postaci Żbanowskiego wcielił się znany aktor, nie tylko teatralny, znany z teatrów krakowskich, ale także aktor filmowy, Julian Chrząstowski. Więc on tutaj rzeczywiście, nagle Żbanowski ożył i muszę przyznać, że dla mnie wywarło to olbrzymie wrażenie zobaczyć nagle Żbanowskiego żywego, więc który chodzi, mówi, no, rewelacja. Więc dla mnie jako, to jest też dla mnie świetne doświadczenie jako biografa właśnie Żbanowskiego, że nagle postać, o której piszę, ona się porusza, żyje, prawda? Nie chcę powiedzieć, że to żyje, ale on żyje. Tak. Więc to było, robiło duże wrażenie. I rzeczywiście byłem tutaj konsultantem, wystąpiłem trochę w podwójnej roli, bo byłem i konsultantem historycznym i w samym filmie wypowiadam się jako trochę jako ekspert, jako biograf Żbanowskiego, ale także występuję jako przewodnik po miejscach z nim związanych. I właśnie jakbyś mógł zdradzić, jak właśnie wyglądają kulisy takiej produkcji, no bo mówisz, że byłeś ekspertem, który się tam właśnie wypowiadał, byłeś przewodnikiem, ale byłeś też, jak rozumiem, takim konsultantem historycznym, a jak wiemy, czasem bywa tak, że jest pewna inwencja twórcza właśnie reżysera, aktorów, a jest konsultant historyczny, który mówi coś innego. Czy wiesz, pamiętajmy, że to był film dokumentalny, więc on w dużej mierze, on całkowicie opierał się na tych faktach, które są znane i na tych dokumentach, do których udało się dotrzeć. Udało się dotrzeć, czy już mi w trakcie pracy nad książką, czy udało się dotrzeć w trakcie pracy nad filmem. Czy nie musiałeś interweniować, że coś jest nie tak? Raczej ja tutaj, pani Maria Guzy, reżyser, jest także autorem scenariusza, więc ja tutaj scenariusz poznałem wcześniej, przeczytałem go, jeżeli miałem jakieś uwagi, to tutaj zgłosiłem pewne rzeczy i później tak samo na bieżąco, jeżeli chodziło o pewne jakieś tam elementy, czy to tutaj konsultowaliśmy razem i jak to powinno wyglądać, czy jak to mogło wyglądać, musimy sobie to powiedzieć. Dla mnie o tyle było na przykład to ciekawe doświadczenie, że zrozumiałem, co odczuwają aktorzy, kiedy muszą występować przed kamerą i grać określone kwestie. No bo ja też miałem tam kwestie, które musiałem się nauczyć. Ja to wiedziałem wszystko, ale musiałem trzymać się dokładnie określonych kwestii, które mam wypowiedzieć. Więc, prawda, nauczyć się grzecznie na pamięć i później wypowiedzieć się, kiedy dwie kamery jeżdżą wokół ciebie, prawda, kręcimy któryś tam dubel. I pewno musiałeś patrzeć jeszcze w określonym kierunku. W określonym kierunku. No właśnie. I ruszać się, pomimo że na przykład na mojej nodze siedzi kot, który się przybłąkał, usiadł i nie chciał się ruszyć. Wracał uparcie jak bumerang przy każdej próbie zdjęcia i kiedy kręciliśmy kolejną wersję, więc on się gdzieś tam pojawiał. Więc tego typu różnego rodzaju zabawne historie dzisiaj z perspektywy zabawne się pojawiają. Znaczy ten film jest o tyle ciekawy, że on jest kręcony w miejscach, które były związane z Żbanowskim. Więc tutaj widz zobaczy nie tylko Kraków, nie tylko zobaczy miejsca w Krakowie, Plac Prokocimiu, Akademię Umiejętności. Zresztą zdjęcia powstawały także w Instytucie Historii. Tutaj duża wdzięczność z mojej strony, ze strony ekipy filmowej dla pana dziekana, pana profesora Sroki, dla dyrektora Instytutu, pana profesora Wróbla, dla pana profesora Wilka z Instytutu Muzykologii, bo tam również zdjęcia powstawały do tego filmu, ale film był kręcony w Warszawie, w Puławach i w tym Domanikowie, był kręcony w Szwajcarii, w Rapperswilu, był kręcony w Paryżu, więc tutaj można, i był kręcony także w Stanach Zjednoczonych, w miejscach, które były z Żbanowskim związane. Między innymi właśnie pytał się o Madison Ave, więc rzeczywiście był kręcony im przy Madison Ave, no i tam też w jednej z bibliotek można było zobaczyć ten dokument papieski, który został wyciągnięty specjalnie na potrzeby filmu, po długich pertraktacjach między Telewizją Polską i owym uniwersytetem. Także do wielu rzeczy udało się dotrzeć i dzięki temu widzowie będą mogli zobaczyć w tym filmie nie tylko gadające głowy, jak ja to mówię, i osoby, które gdzieś tam Żbanowskim się zajmowały, czy zajmują się Polonią, bo tutaj należy też powiedzieć, że w filmie występuje osoba, która świetnie zna kulisy polskiej emigracji, zwłaszcza tej emigracji francuskiej, pan profesor Janusz Mezda, czy też pani profesor Maria Stinia, którzy tutaj wypowiadają się w filmie, ale również właśnie będzie można zobaczyć tego Żbanowskiego ożywionego, który porusza się, Żbanowskiego, który ożywa na starych fotografiach, więc efekt jest znakomity, więc ja tutaj nie chcę za dużo zdradzać, ale oczywiście wszyscy będą mogli
zobaczyć ten film, bowiem film będzie miał swoją emisję. Jedna emisja to jest premiera, to już będzie pewnie to będzie akurat przed na pewno tutaj emisją podcastu 23 stycznia, ale także 9 lutego w TVP Historia o 20. To już na pewno będzie podcast opublikowany. To tutaj również ta emisja będzie miała miejsce, więc pozostaje mi tylko zachęcić do obejrzenia owego filmu, bo tak jak mówię, no niewątpliwie on tak urzeczywistnia postaci Żmanowskiego. Czyli można powiedzieć w pewnym sensie, że taka bogata publikacja, no bo jeżeli były, no tak trzeba popatrzeć też na to z punktu widzenia właśnie finansowego, że jeżeli były pieniądze, żeby w tyle miejsc pojechać, tak jak powiedziałeś, tu jeszcze wchodzi w grę jakaś animacja, zatrudnienie aktorów, to widzę, że tutaj się telewizja postarała o to, że jednak warto. Tutaj naprawdę bardzo duże uznanie dla TVP Historia za powstanie tego filmu i także dla reżyser filmu za jej pomysł, za jej inwencję i zaangażowanie. Więc jak najbardziej tak. No i dla całej ekipy zresztą filmowej, która się trudziła, biedziła i czasem miała cierpliwość do takiego eksperta jak ja, który miał występować przed kamerą, uczyć się rolu niczym aktor i na pamięć pewnych rzeczy i występować, więc tutaj duża cierpliwość z ich strony i pomoc, więc... To był pierwszy raz twój udział w takim przedsięwzięciu? Znaczy, w takim przedsięwzięciu, tak, no, gdzieś wcześniej występowałem przed kamerą, czy w jakimś programie, w różnych programach historycznych, no, ale tego typu, gdzie prawda, jesteś z ekipą, widzisz i zaczynasz mieć pewne wyobrażenie, jak powstaje film i jak to wygląda wokół, co się dzieje, no to było na pewno dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie jako dla historyka, który zwykle, prawda, siedzi sobie w archiwum, w bibliotece, przegląda te opasłe dokumenty, całe zakurzone. I tak nie musi się do nikogo odzywać, jest w swoim świecie. Tak, jest w swoim świecie, żyje sobie spokojnie, czyta, analizuje, pisze, no a tutaj nagle, prawda, okazało się, że to, co kiedyś napisał, to teraz trzeba to przekazać, powiedzieć w całkiem inny sposób. No właśnie, i myślę, że... No to wiesz co, twoja publikacja Polski Nobel, którą mam akurat wypożyczoną z Jagiellonki, dobrze się czyta, mimo że to jest taka praca naukowa. To muszę pochwalić, że jest, dobrze się czyta. Nie jest też, myślę, że to jest taka bardziej... nie jest ona za gruba, nie jest za cienka. Myślę, że to jest tak w sam raz, więc możemy też zachęcić, jeżeli komuś film nie wystarczy. To jest książka właśnie Arka Polski Nobel, działalność Erasma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia do 1938 roku. Nie wiesz, czy jeszcze jest dostępna na rynku. Chyba jeszcze jest. Chyba jeszcze jest. Wydała, więc chyba jeszcze jest dostępna. Gdyby ktoś potrzebował. W księgarniach internetowych można ją jeszcze spotkać. Więc jak najbardziej tutaj serdecznie polecam. No i co, Arek? No zobacz, zmieściliśmy się dokładnie w półtora godziny. Wykład akademicki. No widzisz, słuchaj, ja ostrzegałem ciebie. Ja ostrzegałem Artura, tak, że jak ja zacznę opowiadać o Jerzmanowskim, to wiesz... No niby moglibyśmy pójść teraz na rekord, ale... Nie, słuchaj, nie guś mnie, bo wiesz, że jestem w stanie opowiadać długo na jego temat i zacząć tutaj kolejne rzeczy wyciągać i prawda, rozwodzić się nad każdym szczegółem, więc nie, no miejmy litość dla słuchaczy. Tak, myślę, że tak sporo rzeczy się udało dowiedzieć na temat Erasma Jerzmanowskiego. Także Arkadiuszu, bardzo ci dziękuję za możliwość rozmowy. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość wystąpienia i tej opowieści o Jerzmanowskim. Tak, przyczyniliśmy się do spopularyzowania postaci Erasma Jerzmanowskiego i przy okazji jeszcze dochodzi tutaj jakże ważny element public history, który też zrealizowaliśmy w czasie tego podcastu. Został zrealizowany, więc można powiedzieć, że cele zostały zrealizowane. Tak, jak w każdej pracy dyplomowej. Zgadza się. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.